Uważać. Tak, już jest 15 minęła, także proszę o uwagę. Szanowni Państwo, minęła godzina 15. Serdecznie witam Państwa na kolejnej 22. zdalnej sesji Rady Miejskiej 8. naszej kadencji w Złotowie. Witam wszystkich Państwa radnych u siebie w domach, w sali sesyjnej. Witam Pana Burmistrza i Pana Mecenasa, a także Pana Piotra Jeste z Biura Obsługi Rady Miejskiej. Zanim stwierdzimy prawomocność obrad, odczytam listę obecności i poproszę Państwa o potwierdzenie, czy wszystko w porządku jest z dźwiękiem i z jakością także obrazu. Dobrze u Państwa? Pani Aldona Chmarczuk nie ma. Pani Aldona się usprawiedliwiła. Pan Roman Grzewski. Obecny na 22. sesji. Wszystko w porządku. Słychać bardzo dobrze i widać też. Dziękuję. Dziękuję. Henryk Gola. Obecny. Wszystko w porządku, Panie Heniu. Z dźwiękiem i z obrazem u Pana, tak? Nie, jest okej, okay, jest okej. Okay. Dziękuję. Pani Agnieszka Niesiel-Barabasz. Obecna. Wszystko u mnie jest okej. Okay. Wszystko widzę, wszystko słyszę. Dziękuję. Pan Janusz Justyna. Jestem. Wszystko jest w porządku. Dziękuję. Grzegorz Kolera. Jestem obecny i streaming wszystko w porządku działa. Dziękuję. Krzysztof Koronkiewicz. Jestem i wszystko u mnie ok, działa. Dziękuję. Pan Krzysztof Kulasek. Obecny, wszystko w porządku. Pan Łukasz Piosik. Nie słyszę, mikrofon ma chyba wyłączony. Jestem. Wszystko ok, Łukasz, dźwięki. Tak, jest. Dziękuję. Pani Marlola Wegner nieco później dołączy do nas. Pan Stanisław Wełniak. Panie Mieczysławie, czy może Pan jeszcze powtórzyć, bo widzę... Ja bardzo dobrze słyszę i dobrze widzę, natomiast nie wiem, czy Państwo mnie słyszycie. Bliżej mikrofonu trzeba się ustawić pewnie. Tak, jak zawsze słabo generalnie, bo tam chyba ze głośnością coś jest. Teraz lepiej słychać? Pan Stanisław Wojtuń? Jestem obecny i widzę i słyszę. Dziękuję. Pan Maciej Zając. Jestem obecny, audio, wideo bez uwag. Dzięki. I Krzysztof Żelichowski. Wszystko ok, jestem. Dziękuję. A więc mamy łącznie 13 radnych. Prawomocne są obrady. Możemy przystąpić do kolejnego punktu. Przyjęcie protokołu z 21. sesji Rady Miejskiej. Czy są do tego punktu pytania? Bardzo proszę, pan Stanisław Wełniak. Panie Przewodniczący, ja już zgłaszałem ten problem na posiedzeniu komisji. Prosił o uzupełnienie protokołu z ostatniej sesji. I dotyczy to oczywiście sprawy, która już trzecią sesję zajmuje, mianowicie generalnie prywatyzacji MZUK-u. Ja odczytam to pismo z prośbą o dołączenie je do protokołu poprzedniej sesji albo dzisiejszej sesji. Bez znaczenia to ma dla mnie. Wnoszę o załączenie do protokołu sesji 21. sesji Rady Miejskiej z dnia 30 września niniejszego pisma i niżej wymienionych załączników, ponieważ po raz kolejny pan Adam Pulit jako burmistrz miasta i przewodniczący zarządu Związku Gmin Krajny próbuje oczernić mnie, posługując się kłamstwem, manipulowaniem faktami w odniesieniu do przytrzymań ZUK spółki ZOO w Złotowie. Nie zamierzam w niniejszym piśmie wyjaśniać całego postępowania i wykazywać prawidłowości mojego działania, ponieważ zajęło to zbyt dużo miejsca i mojego czasu, a pan Adam Pulin tak by tego pewnie nie zrozumiał. Przedstawiam zatem dokumenty, które jednoznacznie wykluczają zarzuty mi stawiane przez pana Pulina. I to są załączniki protokół z posiedzenia zarządu z dnia 1 lutego 2013, informacja zarządu związku 23.12 do 28.03.2014, protokół z posiedzenia zarządu związku gmin krajowych z 20 lutego 2014,
Porozumienie z dnia 7 lipca 2014, umowa z dnia 27 listopada 2014. Cztery akty notarialne, które mówią, już ich nie będę wymieniał z numerami, ale z roku 2014 i 15, które mówią o zawarciu odpowiednich umów i przekazaniu nieruchomości na rzecz ZUP i objęcia udziałów oraz opinia prawna z dnia 12 lutego 2019. Jest dla mnie sprawą zupełnie oczywistą, że każdy, kto zapozna się z przedstawioną dokumentacją, uzna, że zarzuty pod moim adresem są bezpodstawne i właściwie oceni rzeczywiste powody, dla których pan Adam Pulic jako burmistrz miasta i przewodniczący zarządu związku je formułuje. Prosiłbym o załączenie tego do protokołu, a te dokumenty, które wymieniłem, dostarczę do biura rady jutro. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o zabranie głosu pana burmistrza. Ja poproszę o też zwrotną interpretację tutaj pana mecenasa w kwestii wnoszenia poprzedniej sesji, a potem odniosę się jeszcze czy to jest wniosek, żeby zabrał pan głos pan mecenas? Panie przewodniczący, bardzo słabo słychać burmistrza. Tak jest. Ja też słyszałem. Będę mówił głośniej i przybliżę mikrofon. Także proszę teraz o zabranie głosu pana mecenasa w kwestiach formalnych. Widzę, że to coraz częściej wnosimy do porządku poprzedniej sesji pewne uwagi, nie do porządku, ale do protokołu, więc żebyśmy mieli tutaj jasne stanowisko pana mecenasa. Mamy wniosek pana burmistrza o zabranie głosu panu mecenasa. Bardzo proszę, panie mecenasie. Dzień dobry państwu. Witam państwa, panie przewodniczący. Tak jak już. Nic nie słychać, niestety. Nic nie słychać. Tak jak już to wyjaśniałem na poprzedniej sesji, jeżeli chodzi o regulację dotyczącą uzupełniania błędów, przygotowania protokołu, mamy tutaj. Paragraf 28, który mówi o tym, iż radny może żądać wniesienia poprawek lub uzupełnień do tekstu protokołu, składając wszędzie pisemny wniosek nie później niż 3 dni przed terminem następnej sesji. O przyjęciu wniosku zawierającego proponowane zmiany rozstrzyga Rada. Ja bardzo słabo słyszę, mi zanika wszystko. Ja w ogóle nie rozumiem, co jest mówione. Słuchajcie panowie, słuchajcie państwo, nie słychać, tak? Bardzo słabo słychać, zanika głos. Może inny mikrofon. Może z mównicy będzie lepiej. A teraz? Lepiej? Teraz jest dobrze. To ja będę korzystał z tego mikrofonu. Jeszcze raz powiem. Na jednej z poprzednich sesji, kiedy mieliśmy do czynienia z wnioskiem o uzupełnienie protokołu, wspominałem o tym, iż nasz statut tylko w jednym przepisie reguluje kwestię z tym związaną. Jest to paragraf 28, który stanowi o tym, iż radny może żądać wniesienia poprawek lub uzupełnień do tekstu protokołu, składając w urzędzie pisemny wniosek nie później niż na 3 dni przed terminem następnej sesji. O przyjęciu wniosku zawierającego proponowane zmiany rozstrzyga Rada na najbliższej sesji. Mamy tutaj przepis, który stanowi o dwóch przesłankach formalnych co do tego, aby taki wniosek mógł być procedowany przez Radę. Otóż musi on być złożony na piśmie. To jest jedna przesłanka, a drugi nie później niż na 3 dni przed terminem następnej sesji. Sprawdzenia tego, czy te przesłanki zostały spełnione, dokonuje pan przewodniczący rady. W przypadku, jeżeli tych przesłanek nie ma, wniosek taki nie może być z powodów formalnych uwzględniony. Jeżeli są spełnione, do dyskrecjonalnego uznania pana przewodniczącego zależy poddanie ocenie merytorycznej tego wniosku, a następnie go przedstawienie do głosowania na sesji. Dziękuję. Czy ktoś chciałby tu z państwa zabrać głos? Pan burmistrz, bardzo proszę, a potem pan Stanisław Wełnik. Tak, rzeczywiście
mamy do czynienia w tej chwili z takimi uzupełnieniami i bardzo trudno się komukolwiek zorientować, o czym jest ta dyskusja. Też uważam, tak jak tutaj pan Stanisław Wełniak, że trudno jest to wyjaśnić. Nie mogę jednak pozwolić na to, że używa pan tak mocnych słów, w związku z tym no nie da się zaprzeczyć tego, że w dokumentach, które pan przedstawia, nie ma mowy o tym, co jest najbardziej kluczową kwestią, która generuje do dzisiaj problemy. To jest pańskie zobowiązanie, które pan wykazał w załączonym tutaj porozumieniu. Proszę wszystkich, aby zwrócili na nie uwagę, kiedy zostaną te materiały. To jest pozycja czwarta. Porozumienie z 14 lipca 2014 roku, które pan Stanisław podpisał bez zachowania zasad reprezentacji. Jest też kwestią kontrasygnata skarbnika, są tam kwestie finansowe. Więc rzeczywiście to jest trudne do wyjaśnienia i tak jak pan, uważam, że należy powołać inny organ do tego, żeby się tym zajął i ja to zrobię. Dziękuję. Bardzo proszę pan Stanisław Wełniak. Ja nie zrozumiałem do końca pana burmistrza, bo nie dosłyszałem, ale to nie jest istotne. Proszę państwa, ja nie wnoszę o uzupełnienie czy zmianę protokołu. Ja wnoszę o załączenie dokumentów do protokołu, które by mówiły o stanie faktycznym tych spraw, o których mówił pan burmistrz na poprzedniej sesji i do których załączył swoje oświadczenie. To po pierwsze, więc ten przepis, który powołuje tutaj pan mecenas dotyczący naszego statutu, nie ma w tym miejscu zastosowania. A po drugie, panie mecenasie, proszę stosować te wykładnie równorzędnie do wszystkich uczestników obrad sesji. Mianowicie poprzednio pan burmistrz złożył takie oświadczenie i złożył również pismo do protokołu, nie zachowując również tego rygoru, o których pan przed chwilą mówił. Także prosiłbym, żeby to wszystkich jednakowo traktować. Natomiast merytorycznie ja naprawdę nie mam nic tutaj do ukrycia i nie będę polemizował z panem burmistrzem na ten temat, ponieważ uważam, że racja jest po mojej stronie i jest to zupełnie obiektywne przedstawienie na podstawie dokumentów, które są, a nie na podstawie domysłów i jakichś interpretacji tego, co mówią dokumenty. Także uważam tą dyskusję za zupełnie niepotrzebną, a upieranie się, że pan burmistrz ma rację, jest po prostu moim zdaniem bezpodstawne. Dlatego wnoszę, tak jak na początku, o nie zmianę protokołu, tylko o załączenie dokumentów do protokołu albo z poprzedniej sesji, albo do protokołu z obecnej sesji. Dziękuję bardzo. Jeśli pan burmistrz chciałby zabrać głos, bardzo proszę. Tak jest, będziemy przestrzegać tego trybu, który pan wskazał, pan mecenas. Polecam państwu przejrzenie tych dokumentów, szczególnie ostatniego opinii prawnej, która potwierdza kwestie, które ja podnoszę. No i na razie tyle wystarczy. Dziękuję. Rozumiem, panie Stanisławie, że pan jest posiadają tych załączników do pisma przewodniego, które pan zgłosił, tak? I pan je przedłoży tutaj. Tak, ponieważ ja to otrzymałem ze związku na wczoraj, muszę przejrzeć, więc nie byłem w stanie tego przygotować przed, ale jutro dostarczę do biura rady. Dobrze, dziękuję. Wówczas te materiały, które otrzymamy, to prześlemy do państwa wszystkich radnych z celem zapoznania się, dobrze? Dobrze. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze pytania do protokołu z poprzedniej sesji? Jeśli nie ma, dziękuję. Punkt czwarty, powołanie sekretarza obrad. Na sekretarza dzisiejszych obrad zdalnych powołuję pana Henryka Golę. Panie Henryku, czy pan wyraża zgodę? Panie Henryku? Tak, wyrażam zgodę. Dziękuję bardzo. Przejdziemy do przyjęcia porządku obrad. Został państwu przedstawiony porządek obrad dzisiejszej sesji. Wpłynęły dwa wnioski do dzisiejszego porządku. Pierwszy z wniosków jest to wniosek pana burmistrza miasta Złotowa z dnia 21 października 2020 roku o wprowadzenie do porządku punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 21177/2020 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
To jest pierwszy z wniosków. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Bardzo proszę, pan Krzysztof Koronkiewicz. No ja mam tutaj pytanie właśnie do burmistrza, bo tutaj właśnie niedawno o tą pożyczkę głosowaliśmy i teraz ona została odrzucona, to mam to rozumieć, że została coś źle sporządzona, czy jakie tam są problemy, że to zostało nam cofnięte i jest poprawiane teraz? Dziękuję. Czy są jeszcze pytania do pana burmistrza? Tam jest tylko. Proszę bardzo. Bardzo tak. Tam jest tylko zakwestionowana część tekstowa, którą wskazano i pan Paweł Tabor wyjaśni to szczegółowo Państwu. Dziękuję pan mecenas. Paweł Tabor, bardzo proszę. Otrzymałem właśnie pani skarbnik maila, który otrzymała z Regionalnej Izby Obrachunkowej. Który może przeczytam. Dzień dobry Pani Skarbnik, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej na dzisiejszym posiedzeniu podjęło uchwałę o stwierdzenie nieważności wyrażenia z paragrafu 5 o treści, w tym dokonanie czynności związanych z zaciągnięciem kredytu, o którym mowa w paragrafie 1. W związku z powyższym zasadnym byłoby wycofanie wniosku Pana Burmistrza o wprowadzenie do porządku obrad dzisiejszej sesji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 21177/2020 Rady Miejskiej w Głosowie w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Jeżeli Rada przyjmie wyżej wymieniony wniosek i podejmie uchwałę zmieniającą, to proszę, będą podjęte działania nadzorcze w celu stwierdzenia nieważności tej uchwały, ponieważ nie można zmienić czegoś, co kolegium uchyliło. Ja Państwu wyjaśnię, czego dotyczyła rzecz, chyba że to było omawiane na komisjach i wiadomo, o co chodzi. Natomiast jeżeli nie, to powiem, o co chodzi. Otóż w paragrafie 5 zwyczajową formułę każdej praktycznie uchwały o treści wykonania uchwały powierza się burmistrzowi miasta Złotowa. W tej uchwale w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego uzupełniono o zwrot, w tym dokonanie czynności związanych z zaciągnięciem kredytu. Zdaniem Regionalnej Izby Obrachunkowej sam ten zwrot, to uzupełnienie jest niepotrzebne i stanowi zbędne powtórzenie przepisów ustawy, które wskazują, iż to burmistrz wykonuje uchwały, w tym również zaciąga, podpisuje umowę kredytową, wyłania kredytodawcę i dlatego wszczęto to postępowanie nadzorcze, ale ono obejmowało tylko ten paragraf 5 i tylko w tej części tego zwrotu, o którym mówiłem. Jeszcze tydzień temu wydawało się, że Regionalna Izba Obrachunkowa poczeka z wydaniem tego orzeczenia o stwierdzeniu nieważności tego paragrafu 5 w tej części i dlatego pan burmistrz ten wniosek o zmianę uchwały złożył, gdyż w przypadku podjęcia przez państwa tej uchwały on ten zwrot brzmiałby tak, jak powinien i w tym momencie Regionalna Izba umorzyłaby postępowanie. Natomiast tutaj mam informację od pani skarbnik, że dzisiaj jednak Regionalna Izba Obrachunkowa tym tematem się zajęła i podjęła uchwałę o stwierdzeniu nieważności tej części tego przepisu. Wobec tego no, wskazane byłoby tak, jak tutaj jest powołane, wycofanie tego wniosku i w tym momencie też powiem od razu, że merytorycznie to niczego nie zmienia. Ta uchwała jest ważna. Pan burmistrz mógł dokonać czynności związanych z zaciągnięciem kredytu, co też uczynił i merytorycznie to stwierdzenie nieważności tej części tego przepisu nic nie zmienią. No ja myślę, pan burmistrz oficjalnie cofnie ten wniosek. Proszę bardzo, pan burmistrz. W kontekście bieżących informacji wycofuję wniosek o uzupełnienie porządku obrad w tej treści, która była tam przedstawiona. Rozumiem, dziękuję. Więc przejdziemy do wniosku numer 2. Proszę się nie kontaktować na pewno do końca października, a wy sobie jaja ze mnie robicie. Wyzwaniacie co drugi dzień. Do widzenia. Okej, okay. Mały przerwnik w obrazach. Przechodzimy dalej. Szanowni Państwo, wniosek numer 2, wniosek Komisji Wspólnych Wniosków i Petycji z dnia 23 października 2020 roku o wprowadzenie do porządku obrad
punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańca Złotowa w sprawie zbadania zasadności dokonywanych zmian w wydawanych decyzjach o warunkach zabudowy dla poszczególnych działek. Czy tutaj przedstawiciele Komisji Starych Wniosków i Petycji chcieliby zabrać głos? Mogę? Bardzo proszę, pan Krzysztof Żelichowski. Znaczy ja już tu na komisji przedstawiałem sprawy, nie wiem, czy państwo się zapoznaliście. No mieszkaniec złożył wniosek do komisji o, no chodziło generalnie o to, że zmieniane zostały zasady uchwalenia warunków zabudowy. No i mieliśmy to rozpatrzyć. No, komisja się tym zajęła, ale jednak należy to przekazać dalej do SKO. Musimy to wprowadzić. Jest teza założona, jest opinia radcy prawnego pana Radosława Kilara. Nie wiem, jak państwo macie jakieś pytania, ewentualnie to ja chętnie odpowiem, o co chodzi. A znaczy to są trzy działki, które miały być przeznaczone do sprzedaży, to znaczy zostały przeznaczone do sprzedaży na tereny garażowe, na działki garażowe, a następnie jeden z uczestników złożył protest, się odwołał od tej decyzji i była podjęta inna decyzja i decyzją kto inny nabył te działki po prostu. Jeżeli państwo chcecie, ja przedstawię to znaczy jest to wszystko opisane w tym protokole, my się tym zajęliśmy, nie powinniśmy się tym zajmować, ale zajęliśmy się tym, uznajemy, że należy to przekazać do samorządowego kolegium odwoławczego. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do pana przewodniczącego? Jeśli nie ma, to przejdziemy do głosowania nad tym wnioskiem. Głosujemy, szanowni państwo, w ten sposób, że ja wyczytuję kolejno z listy obecności nazwiska. Państwo głosujecie za, przeciw lub wstrzymanie się, dobrze? A więc wniosek Komisji Starych Wniosków i Petycji dotyczący podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku w sprawie zbadania zasadności dokonywanych zmian w wydawanych decyzjach o warunkach zabudowy dla działek numer. I teraz tak, po kolei poproszę. Pan Roman Górzewski. Jestem za. Dziękuję. Pan Henryk Gola. Jestem za. Pani Agnieszka Jęsiel-Barabasz. Jestem za. Pan Janusz Justyna. Jestem za. Pan Grzegorz Kulera. Jestem za. Pan Krzysztof Toronkiewicz. Jestem za. Pan Krzysztof Kulasek. Jestem za. Pan Łukasz Piosik. Za. Nie w tym czasie te mutuję. Pan Stanisław Wełniak. Jestem za. Pan Stanisław Wojtuń. Jestem za. Pan Maciej Zając. Jestem za. Pan Krzysztof Żelichowski. Jestem za. I Jakub Pieniążowski, ja jestem za, a więc jednomyślnie wniosek przeszedł. I za chwilkę wprowadzimy technicznie ten punkt do całego porządku obrad i przegłosujemy cały porządek obrad. Szanowni państwo, przejdziemy do przyjęcia porządku obrad 22 sesji wraz z wprowadzonymi zmianami. Pan Roman Grzewski. Jestem za. Pan Henryk Gola. Jestem za.
Pani Agnieszka Jęsik-Barabasz? Jestem za. Pan Janusz Justyna? Jestem za. Pan Grzegorz Kolera? Jestem za. Pan Krzysztof Toronkiewicz? Jestem za. Pan Krzysztof Kulasek? Jestem za. Jakub Pieniążkowski, jestem za. Pan Łukasz Piosik? Cały Łukasz wyłączył się. Pan Stanisław Wełniak? Jestem za. Pan Stanisław Wojtuń? Jestem za. Pan Maciej Zając? Jestem za. I pan Krzysztof Żelichowski? Jestem za. I pan Łukasz Piosik? Jestem za. Lista. Przyjęty porządek obrad. Przejdziemy do punktu następnego, punkt piąty. Ale jeszcze chwila tutaj techniczna dla pana Piotra. Przechodzimy do kolejnego punktu. Informacja z działalności burmistrza miasta Złotowa. Bardzo proszę, czy są pytania do pana burmistrza? Jeśli nie ma, to ja mam jedno pytanie do pana burmistrza. W związku z ostatnimi tutaj dniami dochodzą są takie sygnały, że w Urzędzie Miejskim są przypadki zachorowań na COVID-19. I mam pytanie, jak to ma wpływ na funkcjonowanie urzędu z dostępnością dla mieszkańców? Czy to ma jakiś duży wpływ, czy są duże utrudnienia w dostępie, powiedzmy, do usług ze strony magistratu? Proszę Państwa, rzeczywiście długo Złotów bronił się przed przypadkami COVID-u. Dzisiaj się już nie obronił, a tak samo nasz urząd. W tej chwili mamy 5 osób, które mają pozytywny wynik. Jesteśmy w bardzo okrojonym składzie, około 6 osób jest na zwolnieniach, 4 osoby na pracy zdalnej, dwie osoby na urlopie i to jest znaczące utrudnienie. Generalnie jednak praca w urzędzie jest zachowana w ciągłości na każdym stanowisku. Przygotowujemy taką zmianowość, żeby zachować w razie stwierdzenia przypadku jednak pewne zastępstwo. Są jednak stanowiska, w których nie będzie to możliwe. Jeśli pojawi się jakieś zakażenie, to niektóre stanowiska nie mają zastępowalności albo już jest wykorzystane. Także na razie funkcjonujemy poprzez otwarcie jednego punktu dostępu. W momencie, kiedy większość spraw zachęcamy do załatwiania zdalnego, przez telefony, maile i to się dzieje. Niektóre wymagają obsługi bezpośredniej, jak Urząd Stanu Cywilnego, czy ewidencja, czy dowody osobiste. Tutaj po kontakcie telefonicznym pracownik zaprasza jednak do gabinetu i w pełnym reżimie sanitarnym załatwia tą sprawę. I na razie wszystko funkcjonuje, choć problem COVID-u dotknął nas dość znacznie. Dziękuję. A jeśli jestem przy głosie, to chciałem też inną kwestię. Wobec dyskusji, która była na komisji, skierowane pytanie od pana Krzysztofa Kulaska odnośnie zbiegu terminów spotkania naszego w ramach komisji, a równolegle odbywało się w urzędzie wyłożenie publiczne jednego z planów zagospodarowania przestrzennego. Chciałbym, aby organizatorzy komisji i przewodniczący tych komisji poprzez biuro rady dali szansę na skoordynowanie terminów i planując spotkania uzgadniali je ze mną. Dzięki temu możemy wyeliminować tego typu rzeczy. Będę mógł wskazać terminy, które mi są zajęte lub mogą być przedmiotem Państwa zainteresowania. Także proszę uwzględnić w zaproszeniach mój kalendarz, kalendarz urzędu, i być może to rozwiąże kwestię, którą pan Krzysztof Kulasek podniósł ostatnio. Dziękuję bardzo. Jeśli nie ma więcej pytań do pana burmistrza, przejdziemy do kolejnego, 6 punktu. Interpelacje i zapytania radnych. Bardzo proszę. Pan Łukasz Piosik, proszę.
Słychać? Już nie wiem. Słychać. W sprawie właściwie terenu, który należy do gminy Złotów już, bo to jest Dzierżorzemko, przy ulicy Zamkowej, wyjazd od z prawej strony Nauka Jazdy naprzeciwko firmy Nanga, jeśli się nie mylę. Tam mieszkańcy prośbę składali o to, aby zainstalować lustro, dlatego że jak się wyjeżdża od państwa Kajewskich, tam właśnie z Nauki Jazdy jest stromy podjazd, nie widać lewej strony, są tam jakieś krzaki i tak naprawdę jest duży problem i ja prosiłbym, aby interwencja odbyła się jeszcze przed okresem zimowym, dlatego że wiadomo, że tam jest wtedy ślisko. Fakt, że jest to wyjazd z drogi gminnej, ale jednak no, droga, na którą się wjeżdża, jest drogą gminy miasta Złotów. I jeszcze druga rzecz, to tutaj woli przypomnienia tak naprawdę rozwiązanie tego problemu, bo czekamy, chodzi o ulicę Obrońców Warszawy, czekamy, co się wydarzy odnośnie przejęcia tych ulic powiatowych, no ale chciałbym tutaj przypomnieć o tym problemie ulicy Ostrej, chodnika, jak się wjeżdża już z Obrońców Warszawy, chodnika po prawej stronie, który jest bardzo wąski na końcu, widziałem, jak tam dzieci czasami rowerami jadą, samochody rzeczywiście z dużą prędkością po ulicy Ostrej i Garncarskiej bardzo szybko się rozpędzają, mimo to, że jest to droga, która powinna, na której pierwszeństwo powinni mieć piesi. Piesi tam się bezpiecznie nie czują i tutaj no, moja sugestia to, chociaż będę jeszcze konsultował z mieszkańcami, pytał, czy się z tym zgodzą, ja bym poszedł w tym kierunku, żeby zlikwidować chodnik po prawej stronie, rozszerzyć delikatnie ten po lewej. Myślę, że tam nie ma sensu dodatkowo ani pasów, ani niczego malować, dlatego że one właściwie nie obowiązują na tym terenie, bo jest to teren zamieszkany. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Panie Łukaszu, mam pytanie, czy jest podpisany stan interpelacji zostały... Byłem kłopot ze skanem, żeby wysłać go dzisiaj w ogóle z internetem. Ja się tutaj wrócił, mówiłem, będzie dostosowany albo wieczorem, albo jutro rano po prostu podrzucę osobiście. Dobrze? Dziękuję. Pan Krzysztof Plasek, bardzo proszę. Ja tylko mam takie drobne sprawy. Chodzi mnie, czy istnieje możliwość dołączenia do istniejącego znaku przy wjeździe do galerii. Jest znak, że należy ustąpić wyjeżdżając z galerii samochodom zjeżdżającym z ronda. Tylko pytanie moje, czy jest możliwość dołączenia do znaku istniejącego jazdy na suwak, bo weszło od ubiegłego roku prawo, że w miejscach trudnych do włączenia się do ruchu używamy tak zwane jazdy na suwak i tam bardzo często osoby wyjeżdżające, chcące z galerii wyjechać w kierunku ronda, no nie mają takiej możliwości, bo odstęp od ronda do tego skrzyżowania jest tak krótki, że samochód, który jedzie, zwierza z ronda na dużej szybkości, czy tam na dużej, no na normalnie, po prostu należałoby naprzemiennie wjeżdżać. No, nie wiem, czy to jest technicznie i zgodnie z prawem możliwe, ale taka moja sugestia, żeby taki znak, jeśli to będzie możliwe, założyć. Druga sprawa, właśnie przy domu towarowym po lewej stronie jest umieszczony znak zakaz zatrzymywania i postoju i zgłaszano mnie z GS-u taką uwagę, że znak akurat stoi w miejscu, gdzie jest syp i mają problem z dojazdem, z opałem, żeby tam właśnie do tego sypu, czy go można przesunąć w jedną lub w drugą stronę, żeby mogli korzystać z tego sypu. No i trzecia drobna sprawa, taka właśnie wyborcy mnie informowali, że przy promenadzie na mostku za Placem Zabaw, tu za hospicjum, są spróchniałe deski i jest prośba, żeby tam zrobić przegląd tych i uszkodzone deski wymienić. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani Agnieszka Jęsiel-Barabasz. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado. Ja taką mam, zanim zacznę interpelację, chciałabym od razu powiedzieć, że nie mam jej w tej chwili na piśmie, bo wyszło to dokładnie 15 minut przed sesją. Miałam zgłoszenie od mieszkańców ulicy
ogrodowej, to jakby skrzyżowanie ogrodowej z Głębinową, mamy przejazd kolejowy, oczywiście nieczynny, wiadomo, tam były tory zgięte, ale w asfalcie jeszcze jest wkomponowane tory. I przejeżdżając przez to torowisko samochody, po pierwsze nie zwalniają, przejeżdżają szybko, ale powstaje no, huk. I domy, których mieszkańcy mieszkają, no, odbierają to, zwłaszcza w nocy, bardzo hałaśliwie i nie pozwala im to funkcjonować. Czy można byłoby coś z tymi komponowanymi torami w asfalt zrobić? Skany na pewno prześlę jeszcze dzisiaj po sesji, tylko chciałam zrobić zdjęcie, żeby to jeszcze udokumentować, ewentualnie najpóźniej jutro rano. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Więcej interpelacji nie widzę, więc przejdziemy do kolejnego punktu. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok. Pytań widzę nie ma, więc możemy przejść do głosowania nad projektem, nad uchwałą w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok. Rozpoczniemy zanim głosowanie, oczywiście opinię komisji. Rozpoczynamy od Komisji Bezpieczeństwa. Bardzo proszę. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwałami 5 głosami za. Dziękuję. Komisja Gospodarki. Tak, gospodarki również 5 głosami za, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję. I Komisja Oświaty? Komisja Oświaty pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, jednogłośnie 3 głosami za. Dziękuję. Przechodzimy do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok. Rozpoczniemy od pana Romana Grzyżewskiego. Panie Romku? Jestem za. Pan Henryk Gola? Jestem za. Pani Agnieszka Jęcik-Barabasz? Jestem za. Pan Janusz Justyna? Jestem za. Pan Grzegorz Kolera? Jestem za. Pan Krzysztof Koronkiewicz? Jestem za. Pan Krzysztof Kulasek? Za. Jakub Pieniążkowski, jestem za. Łukasz Piosik? Jestem za. Pan Stanisław Wełniak? Za. Pan Stanisław Wojtuń? Jestem za. Pan Maciej Zając? Jestem za. I pan Krzysztof Żelichowski? Jestem za. Dziękuję. Jednogłośnie została przyjęta uchwała. Przechodzimy do kolejnego punktu. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasto Złotów na lata 2020-2025. Czy tutaj są pytania do tego punktu? Jeśli nie ma, to poproszę o opinię komisji. Komisja Bezpieczeństwa. Komisja Bezpieczeństwa pozytywnie zaopiniowała 5 głosami za. Dziękuję. Komisja Gospodarki. Tak, gospodarki również 5 głosami za, pozytywnie ma projekt uchwały. Dziękuję. I Komisja Oświaty. Komisja Oświaty pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, jednogłośnie 3 głosami za. Dziękuję. Przechodzimy do głosowania nad uchwałą w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miasto Złotów na lata 2020-2025. Pan Roman Grzyżewski. Jestem za. Pan Henryk Gola. Jestem za. Pani Agnieszka Jęcik-Barabasz. Za. Pan Janusz Justyna. Jestem za. Pan Grzegorz Kulera. Jestem za. Pan Krzysztof Koronkiewicz. Jestem za. Pan Krzysztof Kulasek. Jestem za. Jakub Pieniążkowski, jestem za. Pan Łukasz Piosik. Jestem za. Pan Stanisław Wełniak. Za. Pan Stanisław Wojtuń? Jestem za. Pan Maciej Zając? Jestem za. I pan Krzysztof Żelichowski? Jestem za. Dziękuję. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Kolejny punkt przed nami, podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. W
tym punkcie wpłynął wniosek Klubu Radnych Rady Miejskiej Złotowej Złotów Otwarty, Aktywny i Nowoczesny. Czy właśnie pan Stanisław Wojtun chciałby zabrać głos w tej sprawie? Bardzo proszę. Wysoka Rado, panie burmistrzu, szanowni goście. Decyzje o podwyższeniu podatków wiem, że są zawsze dla radnych trudne, bo z jednej strony reprezentujemy mieszkańców naszego miasta, ale z drugiej strony też nasze miasto, które funkcjonuje no, głównie dzięki podatkom, dzięki dochodom z podatków. I teraz biorąc pod uwagę głosowanie na komisji, ja przeanalizowałem dosyć, czy razem przeanalizowaliśmy z klubem dosyć mocno, gruntownie, jaki to ma skutek dla poszczególnych mieszkańców. Dlatego, że łączny skutek, tak, dla miasta to jest około 300 tysięcy złotych, 289 dokładnie tysięcy złotych, więc są to jakieś środki niemałe, które, no, które można przeznaczyć na jakiś dobry, korzystny cel. Więc tak, jeśli chodzi o podatek od osób fizycznych, to ten wzrost to jest, jeśli chodzi o lokale, powierzchnię lokali mieszkalnych, 4 grosze na metrze kwadratowym, czyli przy 100-metrowym, bo będę porównywał to do 100-metrowego że domku czy mieszkania, to jest 4 zł w skali roku. Jeśli chodzi o podatek od gruntów związanych z mieszkaniami, to jest 2 grosze. Czyli jeżeli ktoś ma działkę 1000 metrów, to jest 20 zł w skali roku. Jeżeli na tej, wiadomo, że jeśli mówimy o lokalach mieszkalnych, o mieszkańcach w budynkach wielorodzinnych, no to ta skala jest zdecydowanie niższa. Jeżeli w takim domku jeszcze ktoś ma garaż o powierzchni 20 metrów kwadratowych na przykład, to skutek tego wzrostu podatków to jest 6 zł i 40 groszy w skali roku, czyli łącznie mieszkaniec naszego miasta mający domek, działkę i garaż to zapłaci dodatkowo 30 zł i 40 groszy w skali roku. To jest nieduża kwota dla pojedynczego gospodarstwa, natomiast w skali, w jakiej, w skali wszystkich mieszkańców dla miasta to jest kwota dosyć znacząca. Nasz wniosek w związku z tym dotyczy tego podatku, który jest największy, to znaczy z którego są największe dochody dla miasta, ponieważ no, od działalności ta kwota jest znacząca i proponujemy, aby ta propozycja pana burmistrza, czyli wzrost o 3,9% podzielić przez 2, czyli wzrost o jakby 1,9%. Skutek dla miasta to jest około 80 tysięcy mniej, ale naszym zdaniem dla osoby prowadzącej, czy dla przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą, no to jest przy 100 metrach kwadratowych takiej działalności to jest 42 zł w skali roku. Wiadomo, że są tutaj przedsiębiorcy, którzy mają zdecydowanie większe powierzchnie, no ale nie uważamy, żeby taka kwota, taki wzrost no, jakby znacząco wpływał na prowadzoną przez nich działalność. Tutaj o pozostałych tych propozycjach wzrostu podatków nie mówimy, bo to naprawdę nie są takie kwoty, które mają znaczący wpływ i nie sądzimy, żeby były nawet zauważalne. Taki wzrost był zauważalny dla podatnika. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Bardzo proszę, pan Krzysztof Korunkiewicz. Zanim zaczniemy głosować, to chciałbym wyrazić też swoją opinię co do tego wniosku. Ja będę głosował przeciw temu wnioskowi. Składa się na to kilka powodów. Pierwszym powodem to na pewno jest to, bo tam jest zmniejszenie dla przedsiębiorców. Czyli reszta, tak jak ja to rozumiem, to reszta miałaby normalnie zapłacić zwyżkowo
przedsiębiorcy tam mają pomniejszoną kwotę. Ja uważam, że nie powinniśmy dzielić ludzi na ten lepszy czy gorszy sort, tylko równo. Ten lepszy, gorszy sort to nie jest ta opcja polityczna tutaj przynajmniej, to można takie coś robić w Warszawie, ale nie w Złotowie. Albo dajemy podwyżki dla każdego, albo nie dajemy nikomu. Ja uważam, że nie powinniśmy w dobie pandemii, w dobie tego, gdzie próbowaliśmy wspomóc mieszkańców, nie tylko przedsiębiorców, ale mieszkańców w dobie kryzysu tego covidowego, a na przyszły rok zapowiada się coraz gorzej, bo już jesień jest gorsza w walce z tą epidemią, bo jest coraz więcej zachorowań, a my tu teraz sięgamy rękę do kieszeni podatnika. Ja się tak zastanawiam, bo całe 5 lat, które tutaj jest w rządów pana burmistrza, nic innego nie słyszę, tylko które miejsce zajmujemy w rankingach, jak my dobrze stoimy w mieście, jak jesteśmy bez kredytów, jak tu pięknie, o Jezus, jesteśmy no zieloną wyspą, ale sięgamy do kieszeni podatnika, bo te 80 tysięcy to już miasto zrujnuje, jak nie dostanie. Dziwi mnie to w ogóle, bo nie powinno takiego czegoś być. Powinniśmy być bardziej przyjaźni dla mieszkańców i przedsiębiorców, bo jeżeli przedsiębiorca będzie miał kryzys, będzie miał problemy finansowe, wiadomo, że z automatu zwolni pracowników. Teraz w dobie tego, co się dzieje, pracownicy też mniej, musimy pamiętać, że zarabiają, a jednak z kieszeni muszą wyłożyć. Zobaczcie, co się dzieje w sklepach, zobaczcie w innych instytucjach, gdzie wszystko poszło w górę, my też sięgamy. Jeżeli byśmy mieli sięgnąć do, to już jest ostatni taki argument, który nie mogę zrozumieć, dlaczego mamy sięgnąć do kieszeni podatnika. Jak zaczynałem kadencję jako radny, budżet nasz opiewał na w granicach 40 paru milionów, ale na inwestycje wydawaliśmy w granicach 12 do 15 milionów. I systematycznie to tak budżet nasz rósł. Na dzień dzisiejszy mamy budżet w granicach 90 czy ponad już nawet 90 milionów, ale zobaczcie, co się dzieje z inwestycjami. Inwestycje praktycznie stoją, nie ma robionego nic. Żebyśmy my jako radni nie zawalczyli o dom pogrzebowy, to i nawet tego domu pogrzebowego w ciągu tych 5 lat by był niewybudowany. Więc te pieniądze, jak dla mnie, to one są po prostu przejadane. Po prostu są przejadane na administrację. Podnosząc teraz podatek, znów dołożymy po prostu do wydatków administracyjnych. Zobaczcie, jakie mieliśmy inwestycje w tym roku. No największą inwestycją, która jest, można się, nie wiem, może pochwalić, czy jak to powiedzieć, no to jest hotel. No hotel nie akurat dla ludzi, tylko hotel dla pszczół. Nic więcej. Czy my naprawdę musimy sięgać do kieszeni podatnika po to, żeby administracja tutaj nam służyła? Ja uważam, że to jest za wielki błąd. Nie, myślę, że w dobie tego kryzysu nie powinniśmy podnosić, a wręcz normalnie zostawić na starych stawkach. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Stanisław Wełniak i następnie pan Łukasz Piosik. Zajmę złoto klub będzie przeciwko tej poprawce, jak również i przeciwko tym dwóm projektom uchwał. Powody są bardzo proste i no, że tak powiem, nie do argumentowania na tak. Mianowicie pierwszy powód jest taki, proszę Państwa. Za pierwsze półrocze według sprawozdań przedstawionych przez burmistrza z wykonania budżetu nadwyżka budżetowa za pierwsze półrocze wynosi, dokładnie nie pamiętam, ale ponad 5 milionów złotych przy planowanym deficycie 11 milionów złotych, więc sytuacja, jeżeli chodzi o budżet finansowy i bieżąca możliwość realizacji zadań przez miasto, jest no, generalnie bardzo dobra i naprawdę nie ma potrzeby, aby podnosić podatki, żeby zwiększyć dochody budżetu. Po drugie, jest tutaj pewna niekonsekwencja, która jest też nie do uzasadnienia dla naszych mieszkańców i do wyjaśnienia przede wszystkim. Jeszcze nie tak dawno żeśmy toczyli tutaj spory na temat ulg i pomocy dla przedsiębiorców, w ogóle dla mieszkańców Złotowa, związanych z pandemią. Żeśmy umarzali podatki, odraczali terminy płatności i tak dalej, i tak dalej.
sytuacja była w sali gorsza obecnie. Powtarzam, w tamtym czasie sytuacja nie była z pandemią gorsza jak obecnie. I wtedy mimo tego, że sytuacja jest gorsza, chcemy uszczęśliwić naszych mieszkańców i podnosimy im te podatki. Naprawdę proszę mi wierzyć, z tego chociażby punktu widzenia, ja tutaj nie wnikam na temat i nie chcę mówić oczywiście na temat ekonomiczności tych uchwał, ponieważ to są naprawdę kwoty, które tak jak tutaj kolega przed chwilą powiedział, powinny, jeżeli będą potrzebne, to one są możliwe obniżce tych niepotrzebnych wydatków budżetowych, które się normalnie co roku dzieją. Także naszym zdaniem i ten wniosek o zmianie tych projektów uchwał co do wysokości podwyżki, jak również tych projektów, które zostały przedstawione przez burmistrza, nie zasługują na poparcie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan Łukasz Piosik. Czy słychać? Słychać. Słychać. Szanowni Państwo, to ja tylko tak pokrótce, bo już się odnoszę do samej uchwały, tutaj do populistycznych takich wypowiedzi opozycji do burmistrza, to chyba jesteśmy wszyscy przyzwyczajeni. Nie wiem, czy tu wszyscy słuchali tej wypowiedzi pana Stanisława Wojtunia o kwotach, jakich on w ogóle mówi. A jeśli chodzi o traktowanie innych jako równiejszych, mniej, no przecież mówimy o tym właśnie, że przedsiębiorcy płacą większy podatek od nieruchomości, tak? Więc dlatego idąc tutaj, że tak powiem, na rękę przedsiębiorcom, no tutaj pan Stasiu proponuje klub, proponuje o 50% zmniejszyć ten podatek. Ja mówię, no cały czas przeanalizujmy, jakie to są kwoty. No możemy w ogóle zrezygnować z podatku w takim razie, jeżeli mamy taką dobrą kondycję. A tu ta kwota 80 tysięcy, o której pan Krzysztof wspominał, to jest nie 80 tysięcy, o które tutaj ma się miasto wspierać, tylko to jest kwota wynikająca z obniżenia tego podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców, panie Stanisławie, tak? Zgadza się? Mniejsza ona by miała być, o 80 tysięcy dla miasta. Tak, dokładnie, zgadza się. Mniejsza. Tak, to jest kwota, bo całość będzie, mówimy tutaj o kwotach rzędu kilkuset tysięcy, przynajmniej tak mi się wydaje. I, no i cały czas przypominam, że każdy mieszkaniec chyba ma prawo zwrócić się do burmistrza, nie tylko przedsiębiorca, o to, żeby zostać zwolnionym z podatku od nieruchomości. To cały czas to prawo obowiązuje z tego, co ja rozumiem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Roman Górzewski. Dziękuję bardzo. Witam wszystkich serdecznie. Sesja dzisiaj jest jedna z ważniejszych w roku, podatki. Tak jak tutaj kolega radny Wojtun przedstawił analizę, ona jest dość szczegółowa, jest ona poprawna, zrobiona prawidłowo. Ja mam też również analizę, którą mam, ale nie chcę tu zabierać tego czasu, żeby się nie powtarzać. Ja myślę, że musi tutaj też opinii publicznej paść. Tak jak mamy podatki, jest to jeden z najważniejszych elementów tego naszego dochodu. I tutaj mam informację akurat jako komisja rewizyjna. Z wykonania dochodów za 2019 z podatku jest to kwota, no, kwota, która została uzyskana przez miasto 9 376 32 zł i 8 groszy. I tutaj jeżeli by był wzrost tutaj 3,9%, ja to biorę za okrągłenie, jest to kwota, która by była o 360 tysięcy wyższa. Proszę Państwa, rok mamy wyjątkowy, wyjątkowy rok. Zapowiada się rok kolejny również wyjątkowy. Ja myślę, że miasto, które w roku 2000, tym, które się tutaj kończy, w roku 2020 było różnych rzeczy, które się nie odbyły. Mamy z tego oszczędności środków finansowych. Także naprawdę dla tego miasta nie stanie się nic, jeżeli ta kwota będzie pomniejszona o te 350 tysięcy złotych. A tutaj dzielić to, że temu tam damy o nie 3,9%, tylko w sumie
Proce mniej, to myślę, że tu nie ma sensu. Ja tutaj również z członkami mojego klubu rozmawiałem i z nas jest po prostu praktycznie wszyscy jesteśmy za tym, żeby te podatki nie podwyższać. W roku, który minął, one były też minimalnie podniesione. Na dzisiaj myślę, że naprawdę się dla tego miasta nie stanie nic, jeżeli te kwoty zostawimy. I tylko marzy się o to, żeby wykonalność była podobna jak w roku 2019. A jeżeli będzie sytuacja bardzo trudna, to oczywiście należy wykorzystać wszystkie narzędzia pracy, żeby głównie przedsiębiorcom pomóc w tej trudnej sytuacji. I tutaj jako szef klubu największego w Radzie Miejskiej wnioskuję jako tutaj, żeby pozostawić podatki, jakie były w roku mijającym. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan Henryk Gola. Mikrofon. Aniu, mikrofon. Panie Henryku, poprosimy tak, o... Tak, już jestem. Bardzo serdecznie chciałem się przywitać z Państwem z wszystkimi Państwem radnych, z Panem Burmistrzem, z Panem Taborem. I ja chciałbym powiedzieć bardzo krótko, nie zajmując dużo czasu, swoją opinię w kwestii podatków na 2021 rok wypowiedziałem wcześniej. I tylko powtórzę tyle. Tu nie chodzi tylko o podatki. Chodzi też o inny drenaż społeczeństwa poprzez inne podwyżki, które idą nieubłaganie. My nie znamy tej przyszłości na przyszły rok, nie wiemy, co będzie za miesiąc. Być może za kilka dni po niedzieli określimy stan wojenny. Pracodawcy tracą pracowników. Są ograniczenia w wypłatach do 80%. No to nie jest tylko jeden wąski szczebelek podatki. No zdajemy sobie z tego sprawę i kolega radny Stanisław Wojtuń no przytoczył kwoty i tak dalej. Dzisiaj w sklepie gość liczył drobne, czy mu starczy na sznekę. Być może ci, którzy mają pieniądze, dla nich to nie są kwoty, ale też wśród tego społeczeństwa i Złotowskiego żyją tacy, którzy liczą każdy grosik na chleb. To musimy też wziąć pod uwagę, ponieważ nas się nie wybiera tylko dla jednego celu, a dla szeroko rozumianego. Tak, abyśmy wszyscy stali i rozumieli, że ci wyborcy na nas oddali głosy, żebyśmy stali po ich stronie. Sprawy miasta są bardzo ważne. Jeszcze trzeba poczekać chwilę, zobaczymy, co się wydarzy. Bo tutaj branie pod uwagę tego, że no nie wiadomo, co będzie, że trzeba będzie ostro iść w górę za rok, za dwa. Tego nikt nie wie. Obyśmy nie musieli wszyscy schodzić w dół. A na dzisiaj, idąc do wypowiedzi poprzednika kolegi Romana, powiem wprost, trzeba te podatki, które są do tej pory, utrzymać w takim właśnie stanie i miasto z tego powodu na pewno wielce nie ucierpi. Dziękuję. Dziękuję. Wcześniej pan Stanisław Wojtuń chciał jeszcze zabrać głos. Tak. Znaczy propozycja naszego klubu, żeby ograniczyć się do jakby mniejszego skutku, jeśli chodzi o podmioty prowadzące działalność gospodarczą, była związana z tym, że na komisji padła właśnie argument, nie podnosimy podatków, bo jest problem z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą. Z tego co wiem, no bo trochę czytam i też wypowiem się na temat tutaj pracy. Są prowadzone analizy i okazuje się, że jakby zagrożeniem, że będzie jakieś bardzo duże bezrobocie, no podobno takiego zagrożenia nie ma. Co do podatków od nieruchomości, do dzisiaj przeczytałem, że Słupsk ustalił maksymalne stawki na przykład. Dzisiaj chyba na sesji, czy wczoraj na sesji. Jeśli chodzi o te ulgi związane z COVID-em dla przedsiębiorstw czy osób prowadzących działalność gospodarczą, to z tego co mam informację, miasto udzieliło takich ulg na kwotę 100 tysięcy złotych, więc wygląda na to, że jednak tak tragicznie, tak źle nie jest. Z drugiej strony też nie do końca
nie uważam, to znaczy nie wiadomo jak to będzie, ale póki co lockdownu pełnego nie ma, więc chyba nie możemy, nie, znaczy no może obawy takie jakieś są, ale to nie jest na razie ta sytuacja, która była w marcu. Trzeba zwrócić uwagę na to, że jeśli chodzi o bieżącą działalność naszego miasta, to na przykład nie funkcjonuje basen tak, jak powinien funkcjonować, natomiast koszty, które ponosi miasto, są stałe. Nie wiem, jak długo to będzie trwało, ale nie ma z tego tytułu dochodów. Musimy ich szukać. Tak jak powiedziałem, 30 zł dla, w skali roku dla pojedynczego gospodarstwa to nie jest duża kwota, natomiast jeżeli to pomnożymy przez ilość tych gospodarstw, to dla miasta jest to kwota dosyć znacząca. Prawdopodobnie te moje słowa już niewiele tutaj dadzą, bo wszystko tutaj jest już ustalone, ale tak jak mówię, czasami warto spojrzeć nie tylko na, no, warto spojrzeć na to, na nasze miasto szerzej, tak? No, od tej drugiej strony, od potrzeb, tak? Bo potem oczekiwania są, że trzeba wykonać to, chodnik, ulicę. No pytanie, skąd wziąć na to pieniądze? Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan Maciej Zając. Dziękuję. Jeszcze raz witam wszystkich, bo nie miałem okazji jeszcze się przywitać ze wszystkimi. Ja tutaj zgodzę się z panem Stanisławem Wojtuniem, ponieważ jest to nasz taki wspólny wniosek. Ta analiza, która została przez tutaj naszego kolegę z klubu wykonana, ona jak najbardziej jest adekwatna do tego, co należałoby zrobić. Dlaczego? Ponieważ no, ja uważam, że tutaj wcześniej Roman mówił o narzędziach, które należy wykorzystywać. No to są właśnie takie narzędzia. Ja rozumiem, że jeżeli ktoś ogląda z drugiej strony na YouTubie dzisiejsze posiedzenie Rady na żywo i hasła populistyczne, które są tutaj wygłaszane, one jakby znajdują poklask w społeczeństwie i wśród wyborców, ale też jesteśmy po to radnymi, po to jesteśmy tutaj wybrani przez tych wyborców, żeby te decyzje, które podejmujemy, nie są zawsze ładne i nie są populistyczne, no niestety. Więc jeżeli ktoś tylko jest tutaj po to i opowiada sobie rzeczy, żeby zapracować sobie na następną kadencję, no to niestety, ale to nie jest ta rola, moim zdaniem. Po drugie, to nie są jakieś wielkie kwoty, natomiast kwota łączna, która by wpłynęła do miasta, pozwoliłaby w sytuacjach właśnie podbramkowych dla tych nawet podmiotów, które byłyby zagrożone przez COVID, a nie są to wszystkie podmioty, wesprzeć za pośrednictwem tej kwoty, która by została uzyskana. Nawet przy zwolnieniu podatku. No tak już mówię kolokwialnie, gdzie można było ją wykorzystać tak wprost. Natomiast no, ja będę głosował za, ponieważ no, te decyzje i te narzędzia już trzeba reagować, nie dopiero jak później będzie problem narastał i nie wiadomo, czy ten problem będzie eskalował, czy nie będzie. Natomiast no, taka poduszka i takie zabezpieczenie finansowe też należałoby tutaj w tej kwestii wziąć pod uwagę. Ja mam tyle. Dziękuję. Pan Krzysztof Żelichowski. No, ja się też odniosę do tej rozmowy. Proszę Państwa, ja jestem, nie wiem, 18 lat chyba już radnym i przez te 18 lat zawsze były podatki podnoszone. I nie można tu mówić, że my jesteśmy przeciw podatkom, bo podatki muszą być, muszą mi mieszkańcy płacić i mówię, przez te 18 lat było zawsze praktycznie na 100% były podatki płacone. I teraz te stawki w większości też są 100%. Jeżeli maksymalna stawka będzie mniejsza o 3%, czyli 97%, a nie 100%, to tutaj się nic nie stanie, że szczególnie w takim właśnie trudnym roku, jak jesteśmy, czy w tym roku, czy w następnym, bo pewno też będzie trudny. Także jak jeden rok nie podniesiemy tych podatków do tego maksimum, które ustala rząd, to myślę, że się nic nie stanie. Mówię, stawki są ustalone zawsze przez te 20 lat, które ja jestem w samorządzie, były praktycznie na 100%, oprócz oczywiście podatków od nieruchomości dla przedsiębiorców, gdzie była kiedyś taka niepisana umowa, że 80%, później ona została zmieniona, jest trochę więcej, ale też zawsze było podnoszone o ten stopień inflacji jeszcze trochę i nie zgodzę się z tym, że my tu działamy populistycznie i nie chcemy podnieść podatków. Jest taka po prostu sytuacja, która się zrodziła w kraju, nie z naszej winy, nie z naszej winy.
i uważam, że miasto naprawdę niewiele straci, jeżeli o te 3% nie podniesie tych podatków dla tych mieszkańców, bo jeżeli podniesie, to nie jest to, bo jeżeli przedsiębiorcy zapłacą wyższy podatek, to nie ukrywajmy, że ci mieszkańcy zapłacą też wyższy podatek, bo ci przedsiębiorcy ten podatek liczą w koszta utrzymania tej działalności i nie ma szans, żeby to nie podnieść, czyli oni zapłacą jakby to wszystko. Także uważam, że jak będzie na wysokości 97% maksymalnych stawek ten podatek, to się nic nie stanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan Krzysztof Koronkiewicz. Ja tylko tutaj tak szybko trzy kwestie podniosę. Pierwszą to się odniosę do kolegi Stasia z tym lockdownem. No poniekąd faktem nie ma lockdownu, ale nie jest ogłoszony przez państwo. Ale tak naprawdę to my mamy lockdown, dlatego że bardzo dużo przedsiębiorstw ma chorych pracowników, którzy są na kwarantannie, więc w tym momencie też nie pracują, nie działają, więc też i ich obroty się zmniejszały. Także poniekąd taki mały lockdown mamy, tylko to mówię, nie ogłoszony przez państwo, więc tutaj bym do końca się z tym nie zgodził. To trzeba by było porozmawiać z przedsiębiorcami, którzy zatrudniają ludzi. Stasiu, ty masz swoją działalność, nie zatrudniasz rzeszy ludzi, którzy są na kwarantannie, więc nie masz tych problemów. Inni, uwierz mi, naprawdę mają. Co do podnoszenia podatków, Maciej, ja bym się z tobą zgodził. Naprawdę zgodziłbym się, bym był za podniesieniem podatków, pomimo tak bardzo ciężkiego stanu, jaki teraz jest, ale powiedz mi, jakie my inwestycje, na co my potrzebujemy? Przecież widzisz dobrze, że przez 4 czy nawet już 5 lat w ogóle żadnych większych inwestycji w Złotowie są niewykonalne. Nie ma nic, które by potrzeba by było budowy czy czegoś robienia. Same chodniki, nie wszystkie chodniki są też robione. Nawet i oświetlenia nie są wszystkie robione. Więc o czym my mówimy? O jakim? O jakich inwestycjach? Przestańcie. To są żarty i kpiny. I trzecia rzecz. Mam pytanie do ciebie, Łukasz, i do ciebie, Maciek, bo Stasiu jest mieszkańcem bloku. Ty, Maciej, jesteś z osiedla domków jednorodzinnych. Łukasz też reprezentujesz mieszkańców, gdzie więcej jest domków. Powiedzcie mi, czy wy jesteście w stanie pójść do swoich mieszkańców i im powiedzieć, słuchajcie, my jesteśmy za tym, żeby wam podnieść podatki? Wierzę w to, że nie, ale powiem wam jedno. Ja będę pierwszy, który, bo mam bardzo dużo znajomych na osiedlu Zamkowej, mam też sporo znajomych na Garncarskiej, ja przekażę, za czym, Maciek, ty byłeś. Będziesz wtedy uśmiechał się, będzie ci wesoło. Dziękuję. Dziękuję. Pan Łukasz Piosik. Szanowni Państwo, szanowny Panie Krzysztofie Koronkiewicz, odnośnie inwestycji. Ostatnie 3 lata inwestycja 40 milionów złotych, 40 milionów złotych, chyba więcej nawet, 20 milionów to pozyskanie środków z zewnątrz, tak? Inwestycja jaka? Pan Koronkiewicz powinien wiedzieć, ja tu chyba nie muszę mówić, bo powinien bardzo dobrze wiedzieć, jaka to jest inwestycja, niech on nie opowiada o tym, że nie ma inwestycji. Tak, ten uśmiech to nie wiedza. Pytanie, ja bardzo bym prosił, Panie Burmistrzu, żeby przygotować, jeśli można, Pani skarbnik dzisiaj nie ma, czy były takie czasy, ja oczywiście mówię, że nie, ale bardzo bym chciał wiedzieć, że mieliśmy budżet 40-milionowy, a inwestycje sięgały na wysokości pomiędzy 12 a 15 milionów złotych. Bo no, mi się nie wydaje, ale oczywiście mogę się mylić. Ale wiesz co, Panie Krzysztofie, ja się przejdę i rzeczywiście zapytam, chociaż tych dookoła, czy te kwoty są tak wysokie, bo jeżeli są, no to rzeczywiście mogę się mylić. To nie wiem, ja tu nie jestem. Aha, jeszcze jedna rzecz. Przecież nie ustalamy najwyższej stawki podatków, z tego co wiem, tak? Tej maksymalnej, jaka mogłaby być ustalona. No, ustalamy. 3,9 to jest maksymalne. Dla przedsiębiorców nie, z tego co mówimy, tak? Mówię, że nie ustalamy maksymalnej, a ustalamy maksymalną nie dla przedsiębiorców. To nigdy nie było maksymalne. No to czemu mówicie, że maksymalną? Nie rozumiem. To mówisz, że nie, a teraz mówisz, że... Na mieszkańców, od budynków i od terenów ustalamy maksymalną. Mhm.
No ale to trzeba czytać ze zrozumieniem, Krzysiek, i tu jest ten właśnie problem. No dobrze, panie Krzysztofie, pan, zresztą nie będę dalej się odnosił do tego, bo myślę, że będzie czas na to, zweryfikują to wszystko mieszkańcy. Chciałem tylko powtórzyć, 40 milionów złotych ostatnie 3 lata, tak, inwestycja. Jeżeli się mylę, proszę to zweryfikować. Także panie Krzysztofie, proszę nie podawać nieprawdziwych informacji. Dziękuję. Dziękuję. Pan Krzysztof Koronkiewicz. Były takie czasy, to było 10 lat temu, jak pierwszy raz wstąpiłem, wtedy rządził pan Stanisław Wełniak. Może potwierdzić te słowa, było ponad 40, ja jeszcze osobiście sam sprawdzałem, dokładnie zamykaliśmy się około 40, chyba 3 milionów złotych, jakbyś chciał wiedzieć. Możesz sobie sprawdzić. Dobrze, sprawdzimy. Mi chodzi o to, czy wtedy było 12 czy 15, ja mówię, że 40 milionów złotych to jest inwestycja przez kilka ostatnich lat zrobiona, jeśli chodzi tutaj o sieć wodociągową z tego sobie, tak? Możliwe, że się mylę, ale to jeszcze nie byłem radnym i ta inwestycja była rozpoczęta, w tej chwili jest skończona, więc jest więcej tych inwestycji robionych. Proszę takich populistycznych tutaj argumentów nie używać. Dziękuję. Dziękuję. Wracamy do tematu nad wnioskiem klubu. Jeśli nie ma więcej tutaj głosów ze strony państwa radnych, jeszcze chciałby głos zabrać pan burmistrz, proszę. Dziękuję. Szanowni radni, macie rzeczywiście wszystkie chyba argumenty na stole, bo ta dyskusja wniosła sporo argumentów. No widać, w jaką to zmierza stronę. Ja tylko mam obowiązek państwu przedstawić taką propozycję. Będzie to swoisty test odpowiedzialności, bo zgadzam się z tym zupełnie. My nie siedzimy na skarbcu złota, że wydobędziemy czy wykujemy jakąś sztabkę albo jakieś kruszywo. My działamy w tych samych warunkach, co wszyscy inni, więc te komunikaty, które otrzymujemy, o konkretnie o wzroście cen o 3,9% Głównego Urzędu Statystycznego, nas też dotyczą. My zamawiamy towary, usługi, generujemy popyt, chcemy utrzymywać przedsiębiorców poprzez generowanie zamówień właśnie na różnego rodzaju inwestycje. Oczywiście, że czasy są i mogą być trudne i wtedy będziemy działać. Wtedy rzeczywiście będzie to dobry czas, żeby podnosić podatki, jak będziemy musieli ratować budżet. Zdecydowanie nie będzie to dobrze odebrane. Oczywiście, że będziemy zaczynać od siebie. Zawsze można będzie przeanalizować wszystkie wydatki, ale populizmem jest podnoszenie argumentu wzrostu kosztów administracji, bo ten argument, który pan Krzysztof Koronkiewicz użył, o skali budżetu jest prawdą. Dzisiaj mamy budżet 100-milionowy, mieliśmy wcześniej, ja też jak rozpoczynałem, to był budżet 50-milionowy, a pracuje nad tym ten sam zespół ludzi. Niewielka różnica, może jeden czy dwa etaty, ponieważ specyfika pracy się też zmieniła. Nadal jest to 44 osoby, które zajmują się budżetem tu bezpośrednio w jednostkach podległych, budżetem dwa razy większym. Więc oczywiście, że możemy zaczynać od siebie poprzez korektę wynagrodzeń. Ja od początku nie byłem zwolennikiem taniego urzędu, więc nie tak przygotowuję się wykwalifikowaną i dobrze zmotywowaną kadrę, żeby wykonywać odpowiedzialną pracę. Ale to wszystko będzie można robić. Dziwię się tym argumentom też o braku inwestycji. Przecież radni ustalają budżet. Za chwilę będziecie ustalali budżet. Ja przedstawię projekt budżetu, gdzie są wypisane zadania i dziś pan radny zaprzecza chyba sam sobie, bo nie pamięta, o co wnioskował i co wnosił. Już nie będę wytykał tego słynnego zadania o telebimie i tak dalej w domu przedpogrzebowym, ale państwo udzielacie absolutorium poprzez i póki co to absolutorium dziękuję i utrzymuję za wykonanie tych zadań, ale wykonujemy je na skalę kilkunastu milionów złotych. No tylko jak ktoś nie mieszka, to może nie kojarzy, co się w mieście w ostatnim czasie zmieniło. Szkoła podstawowa numer 2, wielka hala gimnastyczna, fotowoltaika na szkole, numer 3, kompleks sportowy, bowl, pump track, boiska. Drugie boisko w tym roku zrobione wokół szkoły podstawowej numer 3. No niestety basen. Ponownie musieliśmy wracać, bo ktoś nie dopilnował roboty i trzeba było zająć się niecką rehabilitacyjną, która kosztowała 3 miliony, a teraz ponad milion trzeba było w to włożyć. Ulica Polna w tej chwili, ulica Dorsza, zadanie prawie 3 milionowe zrobione i tak dalej. Ja mógłbym spędzić tutaj więcej czasu, żeby wymawiać obiekty, które zostały zrobione. Cmentarze, parki,
cmentarz wojenny, kaplica i tak dalej, i tak dalej. Macie Państwo wszystkie argumenty. Lepiej to robić jest małymi łyżeczkami, małymi krokami, niż potem drastycznie. Te podatki trzeba modyfikować, trzeba zmieniać. Nie działamy w jakimś wyodrębnieniu. Ten rok jest ciężki również dla nas. Jeśli trzeba pomóc, to pomagaliśmy, udowodniliśmy to poprzez przyjęcie tej uchwały pomocowej dla przedsiębiorców i efekty widać. Nie jest to znaczące skorzystanie z tej pomocy. To pokazuje mniej więcej, jaka jest kondycja tych firm. Pomoc, mamy jeszcze jeden problem, drodzy Państwo. My od niezależnych przez nas powodów tracimy dochody, podatek. Projekty rządowe, które nas dotyczą, choćby utrata podatku dla osób do 26 roku życia. Nie dyskutuję z tym, czy jest to pobudzenie istotne, czy nie, dla tej grupy ważne, ale autentycznie te środki nam nikt nie zrekompensował. Utraciliśmy dochody z tytułu bonifikat z przekształcenia użytkowania wieczystego. Nikt tego nie rekompensuje. Zapowiadane są kolejne pewne gesty i tak dalej. Być może nie będzie opłaty targowej. No słyszymy o pewnych zagrożeniach. Urząd Stanu Cywilnego, wypełnianie rządowych obietnic, rządowych zadań nie jest rekompensowane. I o tym dyskutujemy na forach samorządów praktycznie cały czas. Jak odzyskać? Pewne, nie tak szybko jak dochody, jak wydatki rosną dochody po stronie, nie mamy tu wielu pola do działania pod kątem pobudzania jakby gospodarczego. Teraz robimy dużo właśnie w ostatnim czasie, żeby te tereny inwestycyjne uruchomić, żeby wygenerowały jakieś dochody, które będą w części rekompensować ten dzisiejszy stan, ale też oczekiwania. Państwo ostatnio na komisji bardzo chętnie podnieśli tutaj rękę za tym, żeby wesprzeć Państwową Straż Pożarną. No to dziś chcielibyśmy pomóc jeszcze innym grupom i pewnie państwowym służbom. Nie gaśnie ten apetyt na wszystkie inwestycje. Dlaczego komisja na tym etapie projektu tej uchwały nie skonsultowała tego projektu z organizacją rzemieślników, z cechem rzemiosł różnych? Były takie tradycje, był taki zwyczaj. Mielibyście Państwo być może bardziej komfortową sytuację, bo nie wierzę, że opinia organizacji pracodawców jedynej w Złotowie byłaby taka jednoznaczna, nie podnoście, oni też żyją w realiach i wiedzą. Bardzo bym prosił, żeby to też uwzględnić, jak już teraz nie da rady, to w następnych latach i poddać to pewnym konsultacjom społecznym, a ta organizacja wykonywała takie rzeczy wcześniej, ale ta inicjatywa powinna wejść ze strony komisji przynajmniej. Także jest to pewien test odpowiedzialności. Oczywiście będziemy sobie radzić. Mam obowiązek Państwu przedstawić te warunki, te wszystkie argumenty i oczekuję uznania. Ten wniosek oczywiście ma pewną rację. Jest to reakcja na dyskusję na komisji. Jak widać, skutki w przeliczeniu na jednostkę są do zaakceptowania i wnioskuję o to także, żebyście Państwo podjęli tę decyzję. Dziękuję. Dziękuję. Pan Stanisław Wełniak. Panie Burmistrzu, ja mam do Pana serdeczną prośbę, żeby Pan nie prowokował nas. No. Niech Pan nie mówi o tym, że to będzie test na odpowiedzialność, bo to oznacza, że ci, którzy są przeciwko Pana propozycji, są ludźmi nieodpowiedzialnymi. Tak się po prostu nie robi, bo Pan tylko stwarza konflikty, Panie, mówiąc takie rzeczy. To pomijając tą sprawę, już nie mówię o tym, że stale Pan jak pijany u płotu mówi o żebasen, że basen był źle zrobiony, że trzeba było wydać, że prawda, to i tamto i siamto. Już to jest nudne, panie. Przestań pan na ten temat mówić. Natomiast ja mam jedną prośbę do pana, żeby pan mi wyjaśnił powody, dlaczego tak ten budżet jest planowany i realizowany. Żeśmy uchwalili budżet na początku tego roku z deficytem 11 milionów, około 11, już teraz dokładnie nie pamiętam, 11 milionów złotych. Za pierwsze półrocze deficytu nie ma, a jest nadwyżka prawie 6 milionów złotych, panie. To co to jest za polityka? Czy ta polityka zmierza do tego, żeby czerpać tylko dochody, nie mając koncepcji na wydatki? Czy to jakieś są no, przedziwne
zabiegi po to tylko, żeby trzymać pieniądze i chwalić się tym, że miasto nie jest zadłużone, że miasto nie ma żadnych kredytów, się robi, a przecież tak nie jest. No. To jest pierwszy rok. Cały czas taka polityka jest prowadzona. Uważam ją w sytuacji makroekonomicznej, która jest obecnie, że lokaty i oszczędności są na poziomie 0, 0, a po prostu potrzeby miasta są, no, że tak powiem, nieograniczone. Trzymanie pieniędzy jest działanie na szkodę naszych podatników, na szkodę miasta. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Chyba pan Krzysztof Koronkiewicz chciał jeszcze zabrać głos. Ja tylko to tak króciutko powiem. Pan coś tutaj sprzęga? Proszę, proszę. Ja tak króciutko tylko odniosę do słów pana burmistrza, który chciał spróbować tutaj nam wypomnieć Telebim. Ale powiem, panie burmistrzu, wyprzedziliśmy chyba trochę czas, to znaczy może no, nie my, bo to była inicjatywa pana Stanisława Wełniaka. Wyprzedził trochę czas, bo jednak w dobie dzisiejszej pandemii, gdzie udział w pogrzebie mogą być brać tylko 10 osób, jest mniej nawet ograniczona, jednak to by się ten Telebim przydał. I to był głos już od mieszkańców, że wyprzedziliśmy my czas. Miałby pan się nawet czym w tym momencie pochwalić i na pewno w Teleekspresie wystąpić. Dziękuję. Dziękuję. Pan Stanisław Wojtuń. Ja chciałem tylko powiedzieć, że trochę jakieś przeżywam déjà vu, bo pamiętam, jak byłem radnym wtedy, kiedy burmistrzem był pan Stanisław Wełniak. Tam leżały środki w wysokości chyba prawie 10 milionów, które nie były wydatkowane. A teraz pan powtarza, że trzeba to wydawać. Znaczy tutaj sytuacja była inna, ponieważ wprowadzić do budżetu na ten rok nie można było środków, nie zamykając roku poprzedniego. Stąd ten deficyt 11 milionów. Natomiast w tamtym przypadku był zaciągnięty kredyt na środki, które nie zostały wydatkowane. To dla mnie było wtedy bardzo dziwne. Dziękuję. Dziękuję. Pan burmistrz, bardzo proszę. Proszę Państwa, Panie Stanisławie, Panie Wełniak, dla Pana może to jest nudne, ale to dla miasta jest kosztowne. To, że niedopilnowana została ta inwestycja i po 3 latach padła, będziemy po prostu wyjaśniać, jak Pan wie, sprawa jest w sądzie i należy się nią zająć, ponieważ tak nie może być, że pieniądz publiczny jest w taki sposób niedopracowany, niedopilnowany i wydatkowany nieracjonalnie, bo tych potrzeb jest zbyt dużo. I to może Pana nudzić, ja to rozumiem, że to Pana akurat nudzi, bo wolałby Pan zamknąć niewygodne sprawy, tak jak ten kredyt, który Pan brał i lokował, płacąc odsetki za nie wykorzystując tych środków. Te informacje, które też Pan podaje odnośnie rzekomego posiadania jakichś pieniędzy przez miasto, no, te sytuacje są złożone, trudne do wyjaśnienia i nie odbywa się to w ten sposób. Ja Państwu przygotuję informacje, niezależnie teraz to już nie będzie miało wpływu na te decyzje. Przygotuję Państwu ponownie, chętnie kilka takich zestawień. Wracając do wcześniejszych wypowiedzi, a więc wykaz inwestycji z przełomu jakichś 10 lat. Przedstawię Państwu wykaz kwot przeznaczonych na inwestycje na tle całego budżetu, również za ten okres. I przedstawię Państwu tą politykę finansową, jaką dzisiaj od wielu lat utrzymujemy w mieście z panią skarbnik, która będzie wyjaśnieniem tych zarzutów. I potwierdzam, jest to odpowiedzialność. Odpowiedzialność rada i burmistrz, mamy swoje kompetencje dzisiaj w waszych rękach. Jest podjęcie decyzji i to jest odpowiedzialność pewna, więc proszę nie odrzucać tego słowa, ponieważ ono ściśle z tą decyzją się wiąże. Każdy z was w swoim zadaniu i ja w swoim ponosimy odpowiedzialność przed mieszkańcami, przed sobą samym, więc tego słowa się nie da wykasować. Dziękuję. Jeszcze pan Łukasz Piosik, ostatnie słowo.
Tak, tak szybciutko. Panie Krzysztofie Gorąkiewicz, myślę, że nie ma żadnego problemu, aby zapytać mieszkańców o temat Telebimu, gdyż sytuacja zmieniła się diametralnie, kompletnie jest inna. Jest pan akurat tutaj z klubu, który z tego co widzę, tu przewodniczący też bardzo chętnie konsultuje wszystko z mieszkańcami. Zapytajcie mieszkańców, jeżeli w tym momencie mieszkańcy, że tak powiem, w dużej ilości będą za tym, jak najbardziej wypełniamy jakąś tam wolę mieszkańców. Tak? Przedtem było oburzenie, była taka, a nie inna sytuacja, więc uważam, panie że... Przepraszam, panie Łukaszu, mam pytanie, bo rozmawiam na temat wniosku, a nie na temat tego, co było w przyszłości. Dobrze, dobrze. Myślę, tak? Dlatego Więc kończymy tutaj dyskusję w tym temacie i przejdziemy do głosowania nad wnioskiem, który złożył klub Złotów Otwarte, Aktywny i Nowoczesny. Głosowanie nad wnioskiem o dokonanie w uchwale w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości poprawki w paragrafie 1 punkt 2 zamiast kwoty 22 zł 05 groszy wpisać kwotę 21 zł 64 zł. Mam pytanie do pana Stanisława Wojtunia, czy tą treść może pan potwierdzić w wniosku? Tak, tak, potwierdzam. Dziękuję bardzo. A więc przejdziemy do głosowania nad tym wnioskiem złożonym przez Klub Złotów Otwarty, Aktywny i Nowoczesny. Bardzo proszę, pan Roman Górzewski. Jestem przeciw. Pan Henryk Gola. Jestem przeciw. Pani Agnieszka Jęsiel-Barabasz. Jestem przeciwna. Pan Janusz Justyna. Jestem za. Pan Grzegorz Kulera. Jestem przeciw. Pan Krzysztof Toronkiewicz. Jestem przeciw. Pan Krzysztof Kulasek. Jestem przeciw. Jakub Pieniążkowski. Jestem przeciw. Łukasz Piosik. Pan Łukasz Piosik. Jestem za. Ja ci pokazuję tabelę, nie jestem w stanie odmutować. Okay. Pan Stanisław Wełniak. Przeciw. Jest pan Stanisław Wojtuń? Jestem za. Pan Maciej Zając? Jestem za. I pan Krzysztof Żelichowski? Przeciw. Dziękuję. Przepraszam, pani Agnieszka Jęsiel-Barabasz głosowała? Głosowałam, jestem przeciwna. Przeciwna, dziękuję. Poczekamy chwilkę na wyniki. Mamy wyniki głosowania. 4 głosy za, 9 głosów przeciw, a więc wniosek nie przeszedł. I przejdziemy do podjęcia uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok. Poproszę o opinię komisji. Komisja Bezpieczeństwa. Komisja Bezpieczeństwa negatywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 4 głosami przeciw, przy 1 głosie wstrzymującym się. Dziękuję. Komisja Gospodarki. Komisja Gospodarki również. 4 głosy przeciw, przy 1 głosie wstrzymującym zaopiniowała negatywnie projekt uchwały. Dziękuję. Komisja Oświaty. Komisja Oświaty negatywnie zaopiniowała projekt uchwały, 2 głosami przeciw, przy 1 głosie wstrzymującym się. Dziękuję. Przechodzimy do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Pan Roman Grzewski. Jestem przeciw. Pan Henryk Gola. Jestem przeciw. Pani Agnieszka Jęsiel-Barabasz. Jestem przeciwna. Pan Janusz Justyna. Wstrzymuję się. Pan Grzegorz Fulera. Jestem przeciw. Pan Krzysztof Koronkiewicz. Jestem przeciw. Pan Krzysztof Kulasek. Jestem przeciw.
Jakub Pieniążkowski, jestem przeciw. Pan Łukasz Piosik? Jestem za. Pan Stanisław Wełniak? Przeciw. Pan Stanisław Wojtuń? Jestem za. Pan Maciej Zając? Jestem za. I pan Krzysztof Żelichowski? Przeciw. Dziękuję bardzo. Mamy gotowe wyniki. 3 głosy za, 9 przeciw, 1 głos wstrzymujący się, a więc uchwała nie przeszła. Przechodzimy do punktu 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Proszę bardzo, otwieram dyskusję. Nie widzę, a więc przejdziemy do opinii komisji. Bardzo proszę, Komisja Bezpieczeństwa. Komisja Bezpieczeństwa negatywnie zaopiniowała 3 głosami przeciw przy 2 głosach wstrzymujących się. Dziękuję. Komisja Gospodarki. Komisja Gospodarki 4 głosy przeciw przy 1 głosie wstrzymującym negatywnie zaopiniowała. Dziękuję. Komisja Oświaty. Komisja Oświaty negatywnie zaopiniowała projekt uchwały. 2 głosy przeciw przy 1 głosie wstrzymującym się. Dziękuję. Przechodzimy do głosowania nad uchwałą w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok. Rozpoczynamy od pana Romana Grzewskiego. Panie Romku. Jestem przeciw. Pan Henryk Gola. Pan Henryk Gola. Daję głos. Przepraszam, jestem przeciw. Dziękuję. Pani Agnieszka Jęsiel-Barabasz. Jestem przeciwna. Pan Janusz Justyna. Wstrzymuję się. Pan Grzegorz Kulera. Jestem przeciw. Pan Krzysztof Koronkiewicz. Jestem przeciw. Pan Krzysztof Kulasek. Jestem przeciwny. Jakub Pieniążkowski, jestem przeciw. Łukasz, pan Łukasz Piosik. Wstrzymuję się. Pan Stanisław Wełniak. Jestem przeciw. Pan Stanisław Wojtuń. Wstrzymuję się. Pan Maciej Zając. Wstrzymuję się. Pan Krzysztof Żelichowski. Jestem przeciw. Dziękuję. Za chwilę wyniki głosowania. Od wyniki za głosów 0, przeciw 9 głosów i 4 głosy wstrzymujące się, a więc uchwała nie przeszła. Przed nami kolejny punkt, Szanowni Państwo, podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz miejskiego programu przeciwdziałania narkomanii dla gminy miasta Złotów na 2021 rok. Czy są pytania do tego punktu?
Proszę bardzo, pan Maciej Zając. Generalnie ten temat był poruszony na komisjach, dosyć szeroko został przedstawiony. Tam, jeżeli państwo zapoznaliście się z tym programem, myślę, że wszystkie elementy, te, które należałoby zawrzeć, zostały zawarte. Jaka będzie jego realizacja? Trudno jest mi w tej chwili jednoznacznie na ten temat coś powiedzieć, ponieważ jak sami widzicie, my też jesteśmy dzisiaj na sesji zdalnej. Także to, co miałem do przekazania, przekazałem państwu na komisjach. Jeżeli są pytania, to bardzo proszę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pytań nie widzę, więc przechodzimy do opinii komisji. Komisja Bezpieczeństwa, proszę. Komisja pozytywnie zaopiniowała 5 głosami za. Dziękuję. Komisja Gospodarki. Komisja Gospodarki 5 głosami za, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję. Komisja Oświaty. Komisja Oświaty pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, jednogłośnie 3 głosami za. Dziękuję. Przechodzimy do głosowania w sprawie podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz miejskiego programu przeciwdziałania narkomanii dla gminy miasta Złotów na 2021 rok. Bardzo proszę, pan Roman Grzewski. Jestem za. Pan Henryk Gola. Jestem za. Agnieszka Jęsik-Barabasz. Jestem za. Jestem za. Zero Szkolera. Jestem za. Krzysztof Toronkiewicz. Jestem za. Krzysztof Kulasek. Jestem za. Jakub Pieniążkowski, jestem za. Łukasz Piosik. Jestem za. Stanisław Wełniak. A. Stanisław Wojtuń. Jestem za. Maciej Zając. Jestem za. Krzysztof Żelichowski. Jestem za. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta jednogłośnie, 13 głosów za. Przed nami kolejny punkt, podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy gminy miasta Złotów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021. Czy tutaj są pytania do tego punktu? Bardzo proszę, pan Roman Górzewski. Dziękuję bardzo. Ja mam pytanie, bo komisja była w poniedziałek i zadałem pytanie do panu burmistrzowi. Na rok 2020 została zaplanowana na te zadania kwota 1 145 000 plus 300 000 na sport. Z informacji, które uzyskałem od pracownika merytorycznego Urzędu Miasta na dzień 25 września w ramach dotacji do organizacji pozarządowych nie wykorzystano kwoty 356 894 zł i 55 groszy. Pytanie, czy środki finansowe będą wykorzystane w przyszłym roku, czy w innej formie trafią do ogólnego budżetu miasta? Proszę pana burmistrza o odpowiedź. Te pytanie zadałem w poniedziałek również na komisji. Dziękuję. Bardzo proszę, pan burmistrz. Z końcem roku, kiedy rozliczymy dotacje o zawartych umowach z organizacjami, bo to jeszcze jednak trwa, jeszcze niektóre wydarzenia mają się odbyć, środki te będą w zmianach budżetu widoczne i będą przesunięcia między paragrafami i będą rozliczone w przyszłym roku, będą wykorzystywane w przyszłym roku. Dziękuję. Czy są jeszcze pytania? Bardzo proszę, pan Stanisław Wełniak. Ja nie wiem, czy dobrze pana burmistrza zrozumiałem, ale to jest chyba nieprawdziwa odpowiedź, ponieważ środki niewykorzystane nie przychodzą automatycznie na zadania tego typu na przyszły rok, tylko wchodzą normalnie do nadwyżki budżetowej. Tak, dokładnie miałem to na myśli. Mówiłem między paragrafami zmiany, ale to nie jest takie bezpośrednie przypisanie. Ten pieniądz nie jest pieniądzem znaczonym. Ja to już tłumaczyłem, tak jak środki na przykład tak zwane korkowe. Więc tak jak na innych zadaniach budżetowych, inwestycja z kwotą zaplanowaną, a zrealizowaną, ta różnica przechodzi w nadwyżkę budżetową, będzie przedmiotem planowania w przyszłym roku na poszczególnych paragrafach nowych wydatków. Dziękuję. Czy są jeszcze pytania do tego punktu? Proszę bardzo, pan Stanisław Wełniak.
Jak rozumiem, po prostu z dniem 31 stycznia tego roku środki te wchodzą do nadwyżki budżetowej i podlegają normalnemu procedowaniu Rady w budżecie roku 2021. Ogólnie mówiąc tak. Dziękuję. Dziękuję. Jeśli nie ma więcej pytań, przechodzimy do opinii komisji. Bardzo proszę. Komisja Bezpieczeństwa. Komisja Bezpieczeństwa pozytywnie zaopiniowała 5 głosami za. Dziękuję. Komisja Gospodarki. Komisja Gospodarki 5 głosami za pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję. I Komisja Oświaty. Komisja Oświaty pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, jednogłośnie 3 głosami za. Dziękuję. Zatem przechodzimy do podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Miasto Złotów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021. Proszę bardzo, rozpoczynamy od pana Romana Grzyżewskiego. Jestem za. Pan Henryk Gola. Jestem za. Pani Agnieszka Jęsiel-Barabasz. Jestem za. Pan Janusz Justyna. Jestem za. Pan Grzegorz Kolera. Jestem za. Pan Krzysztof Koronkiewicz. Jestem za. Pan Krzysztof Kulasek. Jestem za. Jakub Pieniążkowski. Jestem za. Pan Łukasz Piosik. Jestem za. Pan Stanisław Wełniak. Za. Pan Stanisław Wojtuń. Jestem za. Pan Maciej Zając. Jestem za. I pan Krzysztof Zielichowski. Jestem za. Dziękuję bardzo. 13 głosów za, więc uchwała przyszła. Przed nami punkt 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały numer 35/183/09 w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na obszarze gminy Miasto Złotów, ustalenia wysokości stawki za parkowanie oraz ustalenia sposobu jej poboru. Otwieram dyskusję w tym temacie. Pan Stanisław Wojtuń, proszę. Tak jak mówiłem na komisji, chciałbym zwrócić uwagę na to, żeby zapewnić właścicielom samochodów, którzy parkują w tym miejscu pojazdy w dni targowe, bo ta strefa płatnego parkowania będzie obowiązywać tylko we wtorki i piątki w godzinach od 7 do 13. Żeby zweryfikować, sprawdzić i zapewnić osobom, które w tym czasie muszą przestawić pojazdy albo musiałyby przestawić pojazdy z tych miejsc objętych strefą w jakieś tam inne miejsca, dogodne miejsca, ze względu na to, że akurat jeśli chodzi o teren wokół targowiska, no to poza dniami targowymi tutaj nie ma problemu z miejscami do parkowania. Natomiast dni targowe, no to ten problem jest i ludzie, właściciele tych pojazdów, tych samochodów powinni mieć możliwość parkowania w tym czasie w jakimś tam wyznaczonym dodatkowym miejscu albo nie wyznaczać całego obszaru tego parkingu na strefę płatnego parkowania. To już są sprawy techniczne, ale zwracam na to uwagę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy są jeszcze pytania do tego punktu? Pani Agnieszka Jęsiel-Barabasz, proszę. Ja rozumiem stanowisko radnego Stanisława Wojtunia, tylko obawiam się o inny jeszcze aspekt, że mieszkańcy na przykład Placu Paderewskiego czy Wojska Polskiego będą chcieli również mieć takie miejsca, bo tam będzie ten sam problem wszędzie, w całym mieście. Ale jeszcze chciałam wrócić do tego nieszczęsnego szlabanu. Ponieważ był ten temat poruszany oczywiście bardzo szeroko na komisji. Jeszcze chciałam zwrócić uwagę, że może niekoniecznie szlaban, inne rozwiązanie w tym punkcie, chociażby mając na uwadze służby typu straż pożarną czy pogotowie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan Stanisław Wełniak. Ja myślę, że ten wniosek tutaj kolegi Wojtunia jest
Panie Stanisławie, nie słyszymy pana. A teraz lepiej? Tak, teraz lepiej. Ja rozumiem tutaj intencje pana Wojtunia co do mieszkańców tego osiedla, aby chcieli utrzymać ten stan, który jest do tej pory. Natomiast on jest chyba nierealny, no, że tak powiem, w wykonaniu takim bieżącym, ponieważ no, trudno będzie tam później rozgraniczyć, czy ktoś już wjechał, czy ktoś stanął wcześniej, czy ktoś i tak dalej, i tak dalej. Ja myślę, że ten problem jest chyba do rozwiązania, że w tych dniach wtorek, piątek po prostu musi być o godzinie 7 pusty parking, a kto nie, kto będzie tam stał, musi wnieść opłatę i to wszystko. Natomiast jest alternatywa dla tych mieszkańców, ponieważ 50 metrów, może nawet nie 50 metrów, jest duży parking naprzeciwko boiska sportowego, gdzie tam jest dość dużo miejsc i mogą na te dni właśnie, wtorek, piątek, przestawić ten samochód tam. Dziękuję bardzo. Pan Stanisław Wojtun jest. Znaczy, można jeszcze, znaczy uważam, że nie można porównywać dużego osiedla ulicy Słowackiego, tutaj Wańkowicza do Placu Paderewskiego, bo tutaj jest no, dużo więcej mieszkań. Jeśli chodzi o Plac Paderewskiego, to jest tam blisko Plac Kościuszki, gdzie są miejsca parkingowe nieobjęte strefą płatnego parkowania. Natomiast tutaj, jeżeli ja tylko po prostu chciałbym zwrócić na to uwagę, bo ja nie wiem, czy być może nie będzie takiej potrzeby. Ja po prostu tego nie sprawdziłem, ale być może i ta ilość miejsc, która jest właśnie tym 50 metrów dalej, ona jest wystarczająca na to, żeby tam można było przestawić samochody. Bo ja zauważyłem, że na tym parkingu dosyć dużo samochodów tych parkuje codziennie. To jest no, kilkadziesiąt, 50 może, łącznie 60 nawet. No to nie wiem, czy oni wszyscy, właściciele tych pojazdów, codziennie ich używają i jeżdżą do pracy. Trudno mi to stwierdzić. Natomiast no, mówię, można, to trochę czasu jest na to, zanim ta uchwała wejdzie w życie, żeby to po prostu zweryfikować technicznie, zrobić tak, żeby no nie było problemów, konfliktów. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan Łukasz Piosik. Chyba pan Heniu Gola był szybciej. Heniu, proszę. Tak, był szybciej. Tak, odnośnie pan Heniu, proszę. Czy ewentualnie nie można by było jeszcze, póki jest czas, rozważyć tego rozwiązania, które jest ważnym na dzisiaj, z taką sprawą, aby wymienić te automaty do podnoszenia bramek, zastąpić ją nowymi, no może nowocześniejszymi i ewentualnie podnieść z 2 zł na 2,50 za wjazd. Bo tak naprawdę tutaj, co, o czym pan wspomniał pan Stanisław Wełniak, no jak jadę na rynek już przed 7, to ten parking tutaj wzdłuż boiska jest z jednej i z drugiej strony zastawione. Tam się wcisnąć to jest problem. Także gdyby na przykład teraz odstawić te pojazdy z tego parkingu asfaltowego, za który płaci się w dni targowe, przenieść je wszystkie tam, to ci, którzy przyjeżdżają po zakupy, nie mieliby w ogóle takiej szansy, a naprawdę ruch jest duży. Nie wiem, czy ten ewentualnie mój pomysł znalazłby ewentualnie uznanie, bo pewnie tego typu bramki wjazdowe funkcjonują i można je nabyć, być może nawet taniej niż te, na które przeznaczone by były środki w tym projekcie 40 tysięcy złotych. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Łukasz Piosik. Tu w 100% zgadzam z Henią, dlatego że no, w dni targowe tam wszędzie jest tak naprawdę dookoła oblegane. Mi się najbardziej ten pomysł, który jest, podoba, tyle żeby rzeczywiście, nie wiem, albo ten sprzęt wymienić, żeby tam nie było problemu technicznego, a w tym momencie mieszkańcy, jeżeli był problem z kwitkiem, dzisiaj są takie szlabany, które wydają ten paragon i może rzeczywiście tutaj byśmy się zastanowili. To jest najbardziej dogodny pomysł. A odnośnie placu Paderewskiego, tam co mówi Agnieszka, chyba bardziej chodziło o to, że po prostu cały plac jest te 5 dni płatny i tam ja już wiele razy wspominałem, żeby chociaż jedną linię zwolnić, bo tu rzeczywiście mieszkańcy
nie na to, że narzekają, to tak przy okazji tylko szybciutko, a tak naprawdę nie ma tam ani Biedronki jakichś wielkich takich punktów, do których duża ilość osób przyjeżdża. Przedtem była Biedronka, teraz jej nie ma, oczywiście jest notariusz i tak dalej, więc jeden pas mógłby zostać, to tu jeszcze tak do burmistrza cały czas bym apelował o to, nie chciałem formalnie, bowiem wiem, że tak nie do końca tutaj jest zgoda. W 100% zgadzam się z Henią, myślę, że to jest najlepsze rozwiązanie, więc może w ten sposób rozpatrzymy, bo zakupimy te parkomaty, wyjdzie problem, mieszkańcy będą niezadowoleni i co, i zostaniemy z parkomatami tak naprawdę, a to też jest koszt. Dziękuję. Dziękuję. Pan Maciej Zając. Ja również chciałem powiedzieć, że zgadzam się tutaj z panem Henrykiem i zgadzam się z tobą, Łukasz. No i ten pomysł z przeprowadzaniem pojazdów w te dni targowe gdzieś tam na inny parking spod bloku swojego, no to też jest chyba nietrafione, uważam, bo nie każdy będzie chciał i będzie miał czas, żeby to zrealizować, to jest raz, a dwa. No nie wiem, czy wszyscy, którzy tu siedzimy, chcieliby zaparkować pojazd w momencie, kiedy jest wzmożony ruch i przyjeżdżają różne pojazdy i samochód zostawia się gdzieś na parkingu dalej, gdzieś na mieście i przychodzimy i okazuje się, że ten samochód będzie poobijany albo będzie poobrywany zderzaki i tak dalej. Także no nie każdy chciałby w ten sposób swój samochód odebrać i zastać. Ja na pewno nie. Także myślę, że tutaj ten pomysł z tym rozwiązaniem technicznym, techniczno-elektronicznym byłby jak najbardziej adekwatny i tyle. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeśli nie ma, jeszcze jest pan Krzysztof Florynkiewicz, proszę. Pan Krzysztof Florynkiewicz, bardzo proszę. Nie, to słyszałem, to mogę, panie przewodniczący? Bardzo proszę, pan Krzysztof, tak jest. Przerywało coś mi. Ja tylko powiem tak króciutko, że no, tak widać, że co radny, to inny pomysł jest i tak dalej. A ja powiem tak, co do Henia, to faktycznie jest bardzo ciekawy ten pomysł. I myślę, że jest z możliwością do realizacji. W tym pomyśle, który my teraz mamy głosować, jedna rzecz, co mi tam się nie podoba, to te stawki, że są ruchome, nie będą już takie, jak było, że 2 zł się rzucało i na rynku można było sobie spędzić 15 minut, czy godzinę, czy dwie. A też jeszcze nie brakuje mi jednej rzeczy tutaj w tym całym opisie, bo tam nie ma tego, ile by kosztowała naprawa tego, bo cały czas tam jest tylko mowa o tym, że one się psują, ale w jaki sposób to nie. Nie jest nigdzie nic napisane. Jest powiedziane, że samochody przejeżdżają jeden za drugim w szybkim tempie i nie idzie udowodnić, czy ktoś wykupił, czy nie. Ja powiem szczerze, ja wczoraj byłem na rynku i no niestety muszę obalić to, tą kwestię, że co powiedział komendant, znaczy napisał komendant o tym, że można przejechać 2 wozami za 1 płatnością. Nie da rady, słuchajcie. Nie da rady. Po włączeniu się za chwilę zamyka, pół samochodu jest uderzone, jeżeli byśmy chcieli zaryzykować. Więc nie do końca tutaj w tą opinię wierzę. To nie jest dla mnie prawdziwa i wiarygodna. To, że się nie podniesie szlaban albo się zablokuje, jak najbardziej ma prawo, bo już jednak wiekowe są. Tylko nikt nie powiedział, jaka jest faktycznie cena naprawy. Może jest dużo, dużo tańsza od zakupu nowego i zostalibyśmy na starym. Nie trzeba by było żadnej strefy robić dla mieszkańców. Nie trzeba by było wyszukiwać się nowych sposobów, nowych stawek i tak dalej. Zostalibyśmy przy swoim, przy naprawie i na ten temat by się zakończyło. Dziękuję. Dziękuję. Pan Henryk Gola. Jeszcze raz w tej kwestii. Oczywiście na przestrzeni kilku lat, albo na pewno kilka, jak nie kilkadziesiąt razy awaryjnym i na pewno poniosło to jakieś koszty, gdyby to dodać i kupić nowe, to pewnie mielibyśmy tutaj na tyle dobrą sytuację, że nabycie tych nowych bramek po prostu jest jeszcze gwarancyjne przez rok czy dwa i to jest też pewną korzyścią. Ewentualnie jeżeli pan burmistrz przysłuchuje się naszej debacie w tej kwestii, to jeżeli mógłby zająć stanowisko w tej kwestii, to bardzo proszę. Także ewentualnie ja uważam, że chociaż przegłosowaliśmy projekt zarządzenia do dzisiejszych obrad, to być może warto pomyśleć o tym i złożyć taki wniosek, aby ten punkt zdjąć, przemyśleć tą sprawę na chłodno i podjąć ostateczną decyzję. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeśli nie ma więcej głosów, to jeszcze pan burmistrz.
Bardzo proszę. Przysłuchuję się z zaciekawieniem i rzeczywiście przede wszystkim zmieniamy te urządzenia, bo one poza stanem technicznym, naprawami nie wypełniają obowiązku dostarczania potwierdzenia opłaty. Ta uchwała i zmiana tej uchwały jest to tak naprawdę porządkowanie pewnych kwestii, które już Państwo uchwalali do innych obszarów z płatną strefą parkowania. Nie zamierzamy tutaj odtworzyć szlabanów w związku z tymi różnymi też ograniczeniami, o których wspominała radna Jesiek, Agnieszka Jesiek-Barabasz. Klasycznym i sprawdzonym rozwiązaniem jest otwarty plac, wyznaczone strefy, wskazane punkty z parkomatami, gdzie można dokonać opłaty. Pewną informacją, która tych rozwiązań jest wiele, żeby poradzić sobie z wątpliwościami, o których mówicie. Na przykład w piątek czy w poniedziałek wieczorem z parkomatu można pobrać bilet, a czas będzie dopiero naliczany od następnego dnia o 6 rano. Wyobraźcie sobie, że mieszkaniec właśnie rozważa i stawia auto w tej płatnej strefie, wie, że rano no nie musi w piżamie się przebierać, lecieć, szybko auto przestawiać, tylko w razie czego, gdyby jednak nie zdążył, nie wyrobił, to ma ten opłacony bilet na godzinę czy dwie, bo wie, że wychodzi do pracy na 8 i tą opłatę dwuzłotową w pierwszej godzinie poniesie i tyle. Na przykład takie rozwiązanie, ale to rzeczywiście może dotyczyć części placu, także my sobie z tym poradzimy. Nie wydaje mi się, że jest potrzeba zdejmowania tego i przemyślenia. Musimy mieć te regulacje w tej uchwale, żeby tamten temat zakończyć i żeby to funkcjonowało prawidłowo, żeby nie narażać się też na zarzuty, że w jakiś sposób nieprawidłowy, nieprawny podejmujemy jakieś środki za usługę publiczną, którą jest parkowanie. Dziękuję bardzo. Przejdziemy do opinii komisji. Łukasz Piosik, proszę bardzo, jeszcze chciałeś któryś głos. Sekundkę, panie przewodniczący, bo tu teraz tak, bo na przykład głosowałem za podniesieniem podatku od nieruchomości, bo tu takie jest moje stanowisko, nie są takie wielkie kwoty, ale w tym momencie no, nie będę za tym, żeby mieszkańcom takiego osiedla utrudniać, bo sam mieszkałem w bloku Napaderskiego, gdzie na przykład zostawiałem właśnie rano samochód, gdzieś tam przyjeżdżam rano z pracy i potem jest kłopot, ja go muszę usunąć o 7 rano, gdzieś tam przemieszczać. Jeżeli to nie będzie, bo w tej chwili ta uchwała nie, tak naprawdę nie stwierdza, co z tymi mieszkańcami. Musieliby rzeczywiście wnosić opłatę, żeby zostawić tam samochód, tak? Z tego co rozumiem, no tutaj będę przeciwny, bo nie chcę, bo to jest nanoszenie dodatkowego kosztu dla mieszkańców, którzy, i to nie dotyczy tylko tutaj mieszkańców osiedla tam, jak to pan Krzysztof powiedział, pana Wojtunia, tylko to są przecież tu są bloki Słowackiego, tam wszyscy dookoła parkują i to jest spore utrudnienie, dlatego jestem za tymi szlabanami, bo to praktycznie, jeżeli rzeczywiście to jest utrudnienie, nie wiem, dla straży pożarnej czy dla pogotowia, chociaż wydaje mi się, że tam tak naprawdę przejazd jest od ulicy Sienkiewicza, od ulicy Konopnickiej i jeżeli straż wie, raczej żadna straż nie będzie jechać w ogóle przez ten parking, absolutnie. Tutaj myślę, że od bezpieczeństwa panowie się wypowiedzą, pan Krzysztof Korunkiewicz i pan Maciej Zając i policja, straż i pogotowie wie, gdzie jechać. Także tu bym był za tym, żeby rzeczywiście wprowadzić to szlaban albo zmodyfikować, albo z góry ustalić, że rzeczywiście zostawiamy jakąś strefę taką, w której mieszkańcy, jeżeli Stasiu tu twierdzi, że na przykład jest to 30-40 samochodów, to można sprawdzić. To tyle rezerwujemy miejsc, które można zaparkować, żeby na drugi dzień nie przestawiać tego auta. Tylko w praktyce podejrzewam, że będzie z tym spory bałagan. Także tutaj ja się wstrzymuję, nie będę za tym, żeby tutaj w taki sposób to modyfikować. Dziękuję. Pan Maciej Zając? Łukasz wywołał mnie do odpowiedzi, więc tylko jedno zdanie. Jeżeli chodzi o kwestię dojechania tam, jeżeli nawet byłby tam szlaban, a byłaby kwestia bezpieczeństwa, zagrożenia życia i zdrowia, to ten szlaban, czy to by była straż pożarna, czy policja, frunąłby nad tym radiowozem i by zahuczało. Tyle mam do powiedzenia. Dziękuję. Dziękuję. Proszę o przedstawienie opinii komisji. Zaczniemy od Komisji Bezpieczeństwa. Czy pan Krzysztof jest z nami? Jeśli na razie nie, to poproszę Komisję Gospodarki, pana Stanisława Wełniaka. Komisja Gospodarki pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 3 głosami za, przy 3 głosach wstrzymujących się.
Dziękuję. Komisja Oświaty? Komisja Oświaty pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 2 głosy za, przy 1 głosie wstrzymującym się. Dziękuję. Nie mamy teraz łączności. Cześć, Mariola. Jeszcze czekamy. Cześć wszystkim. Dwóch panów radnych. Tak, w międzyczasie dotarła do nas, dołączyła pani Mariola Wegner. A więc mamy łącznie 14 radnych. Jeszcze czekamy na pana Stanisława Wójcika. Jestem. Coś mi przerywa. Przepraszam bardzo. Przed głosowaniem, Krzysztof, poprosimy jeszcze o opinię Komisji Bezpieczeństwa. A odnośnie, można powiedzieć, panie przewodniczący, to jest pozytywne, zaraz. W sprawie ustalenia strefy płatnej do parkowania. Aha. Komisja, można już? Tak, proszę. Komisja Bezpieczeństwa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały 4 głosami za, przy 1 wstrzymującym się. Dziękuję, więc przechodzimy do głosowania. Rozpoczniemy od pana Romana Różewskiego. Panie Romanie. Jestem za. Pan Henryk Gola. Jestem za. Pani Agnieszka Jęśli-Barabasz. Jestem za. Pan Janusz Justyna. Jestem za. Pan Grzegorz Kolera? Jestem przeciw. Pan Krzysztof Toronkiewicz? Pan Krzysztof Toronkiewicz? Mikrofon. Za chwilę wrócimy do pana Krzysztofa. Pan Krzysztof Kulasek? Jestem za. Jakub Pieniążkowski, wstrzymuję się. Pan Łukasz Piosik? Właśnie to jestem przeciw. Pan Stanisław Wełniak? Wstrzymuję się. Przepraszam, znów miałem problem techniczny. Pan Stanisław Wojtuń? Jestem za. Pan Maciej Zając? Jestem za. Pan Krzysztof Żelichowski? Jestem za. Pani Mariola Wegner? Wstrzymuję się. Pan Krzysztof Koronkiewicz? Jestem przeciw. Dziękuję. Oto wyniki głosowania. 8 głosów za, 3 głosy przeciw i 3 głosy wstrzymujące się, a więc uchwała została podjęta. Kolejny punkt 14 przed nami, Szanowni Państwo, podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr 20171/2020 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy miasta Złotów. Czy są pytania do tego punktu? Jeśli nie ma, poproszę o opinię komisji. Komisja Bezpieczeństwa. Komisja Bezpieczeństwa pozytywnie zaopiniowała 5 głosami za. Dziękuję. Komisja Gospodarki. Komisja Gospodarki 6 głosami za pozytywnie zaopiniowała. Dziękuję. Komisja Oświaty.
Komisja Oświaty pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, jednogłośnie 3 głosami za. Dziękuję. Przechodzimy do głosowania nad podjęciem uchwały o zmianie uchwały nr 20171/2020 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Miasto Złotów. Pan Roman Grzewski. Jestem za. Pan Henryk Gola. Jestem za. Pani Agnieszka Jęsiel-Barabasz. Jestem za. Pan Janusz Justyna. Jestem za. Pan Grzegorz Szulera. Jestem za. Pan Krzysztof Toronkiewicz. Jestem za. Pan Krzysztof Kulasek. Jestem za. Jakub Pieniążowski. Jestem za. Łukasz Piosik. Jestem za. Pani Mariola Wegner. Jestem za. Pan Stanisław Wełniak. Za. Pan Stanisław Wojtuń. Jestem za. Pan Maciej Zając. Jestem za. I pan Krzysztof Żelichowski. Jestem za. Dziękuję. 14 głosów za. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy skwerowi położonemu przy ulicy Moniuszki w Złotowie. Otwieram dyskusję. Czy są pytania? Jeśli nie ma pytań, nie widzę, proszę o przekazanie opinii komisji. Komisja Bezpieczeństwa. Komisja Bezpieczeństwa pozytywnie zaopiniowała, 5 głosami za. Dziękuję. Komisja Gospodarki. Komisja Gospodarki 5 głosami za, przy 1 wstrzymującym pozytywnie zaopiniowała. Dziękuję. Komisja Oświaty. Komisja Oświaty pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, 3 głosami za. Dziękuję. Przechodzimy do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie nadania nazwy skwerowi położonemu przy ulicy Moniuszki w Złotowie. Pan Roman Grzewski. Jestem za. Pan Henryk Gola. Jestem za. Pani Agnieszka Jęsiel-Barabasz. Jestem za. Pan Janusz Justyna. Jestem za. Pan Grzegorz Kolera. Jestem za. Pan Krzysztof Toronkiewicz. Jestem za. Pan Krzysztof Kulasek. Jestem za. Jakub Pieniążowski. Jestem za. Pan Łukasz Piosik. Jestem za. Pani Mariola Wegner. Jestem za. Pan Stanisław Wełniak. Za. Dziękuję. Pan Stanisław Wojtuń. Jestem za. Pan Maciej Zając. Jestem za. I pan Krzysztof Żelichowski. Wstrzymuję się. Dziękuję. Trzynaście głosów za uchwałą, więc uchwała została podjęta. Kolejny punkt, punkt 16. Podjęcie uchwały w sprawie wzniesienia pomnika upamiętniającego jubileusz 650-lecia miasta Złotowa. Proszę bardzo, czy ktoś ma z Państwa pytanie? Pan Stanisław Wełniak, bardzo proszę. Projekt uchwały. Mianowicie uważam, że ten projekt nie jest dopracowany. Jest no, wrzucony w ostatniej chwili i zbyt pochopnie, aby można było go w tej wersji rozpatrywać, no, aby on stanowił na przyszłość jakiś ważny element miasta. Uważam, że ten projekt jest niedopracowany pod względem merytorycznym, a szczególnie jeżeli chodzi o te inskrypcje, które tam mają być zawarte. To dotyczy sprawy artystyczno, że tak powiem. Panie Stanisławie, nie słyszymy pana. Nie słyszymy? To jeszcze może raz od początku, tak? Więc uważam, że ten projekt jest niedopracowany, a poza tym jest, jak powiadam, no, wrzucony tak w ostatniej chwili, bez żadnych konsultacji, bez głębszego przemyślenia celu tego pomnika.
Mianowicie uważam, że pod względem takim merytorycznym, a więc tych inskrypcji, które mają być tam zawarte na tym pomniku czy obelisku, obojętnie jak to zwał, one są, jak już wcześniej mówiłem na komisji, od sasa do lasa. To jest po prostu w moim przekonaniu, no, mogę się mylić oczywiście, to jest profanacja tej rocznicy 650-lecia miasta. Poza tym uważam, że pod względem architektonicznym i jakichś walorów estetycznych ten ostrosłup, który tam powstanie, będzie nawiązywał do jakichś pachołków na ulicy. No jest to naprawdę bohomas artystyczny i architektoniczny. Nie wolno takich rzeczy, tym bardziej jeżeli one mają być sygnowane przez władze miasta, a później stanowić ogląd publiczny, w ten sposób przygotowywać. To po pierwsze. Uważam również, że miejsce, które jest do tego wybrane, jest powodowane jakimiś tam względami niemerytorycznymi, bo miejsce akurat naprzeciwko cechu, z całym szacunkiem dla tego obiektu i tego miejsca, ale nie jest najbardziej reprezentacyjnym miejscem w Złotowie. Uważam, że jeżeli już, bo ja uważam też, że sama idea postawienia jakiegoś czy pomnika, obelisku, czy jakiejś tablicy upamiętniającej 650 lat jest ideą słuszną i należałoby ją rzeczywiście wprowadzić i zrobić. Natomiast miejsce, które w moim przekonaniu jest najbardziej godne do tego, to jest obecny skwer bardzo zaniedbany w centrum miasta. Myślę o skwerze tamtym, który kiedyś stał tam jeleń, a teraz jest naprzeciwko Domu Polskiego a galerii. Tam są zupełnie zaniedbana jest zieleń na tym terenie. Te drzewa są w części obumarte, prawda? Należałoby przeprowadzić generalny remont tego terenu, ale to rzeczywiście z takim, wyższym standardzie niż zwykle. Opracować jakąś dokumentację i zieleni, i małej architektury, i wszystkich innych potrzebnych rzeczy do tego rodzaju inwestycji, przeprowadzić remont tego terenu i tam znaleźć miejsce na posadowienie tego rodzaju pomnika, obeliska, czy obelisku, czy tablicy. Ja uważam, że jest to zbyt ważna sprawa, żeby to w ten sposób załatwić. Dlatego mój postulat jest taki, nie wiem co zrobić z tym projektem uchwały, ponieważ on jest obecnie w porządku obrad, ale uważam, że burmistrz jako inicjator uchwały powinien wycofać się z tej uchwały w tej chwili, natomiast ewentualnie podjąć uchwałę ogólną, że należałoby taki pomnik czy obelisk, czy inną formę zastosować z okazji 650-lecia, ale po tej uchwale, czy po tej decyzji, że coś takiego ma być, powinien zostać powołany zespół z ludzi miejscowych, którzy tutaj są i którzy na pewno bardzo chętnie by się w to zaangażowali. Myślę, żeby w skład tego zespołu powinien wchodzić architekt, urbanista. Myślę, że plastyk. Jest kilku plastyków tutaj nawet po bardzo prestiżowych uczelniach w Polsce. Konstruktor budowlany, architekt krajobrazu, historyk. Nie wiem kto jeszcze, ale to wymieniam tak ad hoc te zawody, który ten zespół by opracował jakąś spójną koncepcję, jak powiadam, i historyczną, i architektoniczną, urbanistyczną, a przede wszystkim tą artystyczną, że tak powiem, wizualną. I wtedy te koncepcje mogły to by być również i warianty, poddać pod dyskusję publiczną, i niechby mieszkańcy się wypowiedzieli, którą ewentualnie można by było zaakceptować i przeznaczyć do realizacji. Po tym, jakby już ta część, że tak powiem, tych działań została zakończona, należałoby oczywiście przygotować tą stronę techniczną, opracować dokumentację techniczną, czy uzyskać odpowiednie pozwolenia, prawda, i zrealizować tą inwestycję. Oczywiście jest jeszcze jeden problem, mianowicie
który ja zgłaszałem na początku roku, kiedy, to znaczy może nie na początku roku, ale kiedy był ten pierwszy etap pandemii, żeby odłożyć, że tak powiem, w czasie te uroczystości 650-lecia, no to nie znalazło jak zwykle akceptacji, ale teraz widać, że nie wiem, jaki jest tam pomysł dalszy, jeżeli ta inicjatywa postawienia tego obelisku przy cechu przejdzie. No, proszę Państwa, będzie to naprawdę profanacja tego 650-lecia. Myślę, że właśnie jeżeli byśmy zdecydowali, że taka forma, jak przed chwilą przedstawiłem, by była, to by mogło ten pomnik, czy obelisk, czy co, czy obojętnie jak to nazwiemy, by mógł stanowić główny element, że tak powiem, zakończenia obchodów 650-lecia. Ale to nie może być tak, że zbierze się Rada Miejska, burmistrz, ewentualnie starszy cechu, jeszcze ktoś tam, prawda, i zespół, który ma doradzać burmistrzowi 650-lecia i dokona odsłonięcia, prawda, i będzie bardzo zadowolony z tego, że odfajkował kolejną imprezę z okazji 650-lecia miasta. Nie na tym to polega. Nie na tym to polega, proszę Państwa. Mało tego, do tej pory nie ma włączenia absolutnie zainteresowania szerszych rzeszy mieszkańców tymi uroczystościami 650-lecia i również w tej sytuacji, jaka obecnie jest, tej epidemiologicznej, nie ma możliwości, żeby nawet ludzie ci uczestniczyli. Ale również też nie ma inicjatywy ze strony organizatorów. Dlatego moje zdanie jest takie, jak przedstawiłem przed chwilą. Ja będę oczywiście głosował przeciwko tej postawieniu tego obeliska w tym miejscu, co nie oznacza, że jestem przeciwny, no, że tak powiem, rozwiązaniu, o którym mówiłem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan Łukasz Piosik. Szanowni Państwo, ja tu nie omieszkam wrócić do tego, co wydarzyło się na komisji, bo oczywiście tutaj już pewnie te słowa nie padną, bo pan Wełniak tylko powiedział, że mu się nie podobają te dodatkowe napisy, które zaproponował cech rzemiosł. Nie zapomnijmy, że to jest propozycja cechu rzemiosł miejskich. Oni chcą jakiś ukłon w stronę miasta zrobić. To, że naprzeciwko cechu chcą, żeby ten obelisk się znalazł, to pewnie dlatego. Jeżeli my już na takie rzeczy będziemy rozstrzygać, że to jest niemerytorycznie i tak dalej, to myślę, że tu konsultować z mieszkańcami, to trzeba było, panie Wełniak, wyrzucenie z budżetu terenów inwestycyjnych, które pan chciał zrobić, lub ścieżki rowerowej, to trzeba konsultować, a nie obelisk, który, czy pomnik, który chce ufundować cech rzemiosł miejskich. To, że cały czas jesteśmy pouczani, ekonomiści, prawnicy i tak dalej, no to tu pan obraża w tym momencie wykonawców pomnika tego projektu, bo bohomas dla pana, tak pan, takiego słowa chyba pan użył, tak, jeśli się nie mylę, jeśli dobrze pamiętam. Jestem za, jak najbardziej. Dziękuję cechowi rzemiosł miejskich, ja radny Łukasz Piosik, za to, że z taką propozycją cech rzemiosł miejskich wyszedł. Z ogromnym szacunkiem tutaj się wyrażam. I chciałbym wrócić do tego napisu 30 lat samorządu. Panie Stanisławie, to, że pan podważył ten napis i przedtem był samorząd, zdaję sobie sprawę, pan był naczelnikiem miasta od 81 roku, z tego co mi się, jeśli dobrze pamiętam. Nie, jeszcze na świecie nie było. Ciężko mi stwierdzić, ja się w 82 urodziłem, ciężko mi stwierdzić, czy to był rzeczywiście niezależny samorząd. Myślę, że tu na myśli, masło myślane. Uważam wręcz, że tutaj zasugerował cech rzemiosł miejskich wolny samorząd, to co podkreślił radny Maciej Zając na komisji. Więc jestem za, a to, że chcą umieścić napis dodatkowo jeszcze 75. rocznicy cechu rzemiosł miejskich, jak najbardziej chcą podkreślić, że akurat te daty się zbiegają, że współpracujemy, że no nie wiem, ja dla mnie to jest, ta wypowiedź jest totalnie absurdalna. Staję w obronie cechu rzemiosł miejskich, projektantów pomnika, jeżeli się nie podoba, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby pan jako radny miasta Złotowa zaproponował, żebyśmy my jako miasto ufundowali inny pomnik w innym miejscu, który miałby wyrażać to, co na przykład pan skonsultował by z mieszkańcami. To jest chyba bardziej gest tutaj ze strony cechu rzemiosł miejskich. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy jeszcze są pytania? Pan Krzysztof Koronkiewicz, proszę.
Ja chciałbym się tylko odnieść i tutaj poprawić Łukasza, bo bardzo się cieszę, że jesteś za cechem rzemiosł miejskich, bo takiej firmy tutaj w Zotowie nie ma, jakbyś chciał wiedzieć, jakbyś chciał się być doinformowany, bo jest cech rzemiosł różnych. Powiedziałem, że to jest firma. Proszę mnie wkładać w usta. Jest to duża różnica. To jest duża różnica. Cech rzemiosł różnych, a cech rzemiosł miejskich. Jakich różnych? Nikt nie wstępuje do cechu rzemiosł miejskich. No ale to jest już tam taki szczegół. To był słowna pomyłka. Ja tylko tak mam, powiem tak. Poniekąd tutaj pan Stasiu ma dużo racji, że moglibyśmy to omówić. Z drugiej strony, jeżeli ktoś nam coś daruje, no nie powinno się jednak zaglądać koniowi w zęby, żeby jak się coś dostaje, a nie kosztuje to miasta. Więc ja naprawdę mam tutaj bardzo duży dylemat. Boję się z jednej strony, że jeżeli to poprzednie... Wyjąłeś mi to Krzysiu z ust naprawdę. Chciałem to powiedzieć po tobie. Jeżeli byśmy zagłosujemy za, czy ja zagłosuję, ja za siebie, przepraszam, będę mówił za siebie. Jeżeli zagłosuję za, bo to są moje obawy, jeżeli zagłosuję za, no to powiedzą, że nie ma jakiegoś tam upamiętnienia tego 650-lecia, co i tak, szczerze mówiąc, całoroczny patrząc, to te imprezy no, przez koronawirusa i ten program nie są za ciekawe. To chociaż ten może niech będzie ten jakiś tam pomnik postawiony. W jakim ma kształcie, no to kurczę, no jednak sponsor jest, on jakieś tam wymogi stawia. Tutaj może być tak, postawimy ludzie, jeżeli powiedzą, że jest pięknie, będzie jedna pierś wyciągnięta do medalu. Jeżeli ludzie skrzyczą nas, powiedzą kurczę, co to za barachło stoi, no to będzie odpowiedź, ja nie, to radni. I tu kropka, i tu kropka. Także nie chcę tam inaczej to wyrażać, ale tu kropka, tu kropka. Jest to troszeczkę taki ciężki temat do przegłosowania. Najchętniej to bym się wstrzymał, ale to wstrzymywanie się to nie może być człowiek bezdecyzyjny, więc nie po to mnie wybierali mieszkańcy, żeby być bezdecyzyjny. Ja jednak chyba troszeczkę zaryzykuję i pójdę jednak w tą stronę i zagłosuję za. Z tym, żebym chciał, żeby to świadomość była taka, że to nie jest tylko i wyłącznie nasz głos i przy sukcesach jedna pierś, a przy porażkach 15. I tylko jeszcze się tak zastanawiam, jeżeli ktoś by mógł mi, nie wiem, czy pan burmistrz, czy ktoś inny by mi mógł wytłumaczyć, bo jeżeli cech rzemiosł różnych jest sponsorem, daje do wykonania, dlaczego my jakąś to musimy tą uchwałę podejmować? No miejsce zaklepać i tyle. Ja nie rozumiem tego, ja bym tutaj bym prosił, żeby ktoś mi wyjaśnił, dlaczego to musi być robione uchwałą, jeżeli z miejskich pieniędzy nie idzie ani jedna złotówka. Fakt, że to będzie na terenie miejskim, ale no my nie wiemy o terenie, tylko o tym pomniku. Dlaczego my mamy to zrobić uchwałą? Ja bym prosił, żeby mi to ktoś odpowiedział, jeżeli można. Dziękuję. Dziękuję. To od razu oddaję głos panu mecenasowi Pawłowi Tyloborowi. Proszę. Ponieważ na tak zadane pytanie należałoby odpowiedzieć, gdyż przepisy przewidują, że należy do kompetencji Rady Gminy. Natomiast Rada powinna, znaczy możliwe jest, aby taką uchwałę podjęła, jest do tego uprawniona w sytuacji, gdy nieruchomość, na której ten pomnik ma być usytuowany, stanowi własność gminy. I tak jest w tym momencie. I z tego powodu nie jest istotne, kto finansuje ten pomnik, tylko na jakiej nieruchomości on ma stanąć. Dziękuję bardzo. Pan jeszcze burmistrz chciałby tutaj dopowiedzieć w tym punkcie? Tak, do wypowiedzi pana Stanisława Wełniaka, że teren, który wskazał jako potencjalnie alternatywa, jest terenem niestanowiącym własności miasta. Jest to teren w zarządzie wojewódzkiego zarządu dróg. Także to też warto mieć na uwadze. Pan Henryk Gola wcześniej chciał jeszcze zabrać głos. Panie Heniu. Tak, ja powiem, że czasami bywają różne sytuacje i trudne, jak to któryś z kolegów wspomniał. No to fajnie, że fundatorem tego jest cech rzemiosł różnych, któremu przewodniczy pan Karol Pufal.
zresztą mój dobry znajomy i kolega z lat szkolnych. Niemniej jednak uważam, że warto by było porozmawiać z cech, jak to się mówi tam, starszym cechu o takim rozwiązaniu. No być może ono nie jest zbyt mądre, ale zawsze jakimś alternatywnym wyjściem w tej całej sprawie. Bowiem jeżeli chcą być fundatorami i by się można było domówić, to odnieść się na tym obelisku do 650-lecia Złotowa i oczywiście do ewentualnie w tym wrzucić to 30-lecie samorządu. Natomiast miasto w ramach powiedzmy wzajemności mogłoby równie dobrze ufundować taki obelisk osobny z racji 75-lecia istnienia cechu miast różnych w Złotowie. Oczywiście, że przyjmując prezenty jest łatwiej brać, kiedy nie ponosimy kosztów. Ale taki scenariusz można by było rozwiązać ze starszym cechu, po prostu. To wszystko jest możliwe, tylko trzeba w tej kwestii usiąść i rozmawiać. Pewnie ani cechu zamiast różnych, ani miasta, gminy miasta Złotów z nóg te kwoty by nie zwaliły. Dziękuję. Dziękuję. Pan Roman Górzewski. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, temat taki chyba mocno dyskusyjny, tylko ja mam taką żal i pretensję, że praktycznie te nasze uroczystości zostały odwołane i po prostu słusznie, bo mamy pandemię w takim potężnym galopie, zostały odwołane, ale za tydzień czasu miało być to otwarcie. I ja po prostu nie wyobrażam sobie pracy jako radnego, że wrzuca nam się taki temat praktycznie za 5:12, a my tutaj dużo o tym tu nie tu wiemy, jak to ma to wszystko być, jak tutaj tego. Także obawy są i prosiłbym pana burmistrza, kierownictwa urzędu, że takie tematy, które będą przez radę będą na pokandzie, żeby one były wcześniej. Jest, mamy przecież, może być to miesiąc, dwa, trzy i w ten czas ta tutaj burza mózgów tu może być. A teraz stoimy w takim rozkroku, że ten, który te pieniądze daje i słusznie, że on tutaj chce coś zrobić, taki gest, ale to są zawsze tutaj sprawy takie dyskusyjne i problemowe. I pierwsza rzecz to nie jest żaden pomnik, tylko tutaj mamy tą naszą uchwałę, która jest pisane, że pomniki, obeliska i tak dalej. Dla mnie to nie jest pomnik, tylko obelisk. I tutaj też te materiały, które przyszły w uzasadnieniu pana burmistrza odnośnie tej sprawy, to ja też się pytam, co to ma być, jakie to ma być no, po prostu wizualnie. Dopiero teraz się tutaj też informacji, która przyszła bodajże wczoraj, czy wczoraj, tak, że to ma być wysokość 1,60 m, a nie 60 centymetrów tutaj. I mamy pokazane te tablice, które tutaj sobie będą. Ja myślę, że tak, że praktycznie no, mamy tutaj takie, jesteśmy za 5:12 i teraz się z tego wycofywać, jak to już chyba jest ten temat w realizacji, to chyba trudno. Dlatego ja tutaj, takie moje zdanie też, nie jest po prostu klubu, bo tutaj mamy akurat, jest to dowolność w podejmowaniu decyzji, nie ma jakiejś dyscypliny, każdy ma się z tym musi zmierzyć. Ja tutaj będę za tym, ale no też mam dużo wątpliwości, które tutaj koledzy wcześniej przedstawili i proszę po raz drugi, że takie tematy, które mamy, bo to nie jest pierwszy temat, panie burmistrzu, żeby one były wcześniej, a nie za 5:12. Radny nie jest po to, żeby tylko w automacie podnosić rękę, ale tu jest rada po to, żeby dyskutowała, radziła nad sprawami, które są w gestii miasta. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan Krzysztof Żelichowski. Tak, proszę Państwa, no, musimy sobie wyraźnie powiedzieć, że to nie będzie żaden pomnik. To będzie po piersie, bo 60x30 w podstawie wymiary, no to jest takie krzesełko. No. Fakt, że będzie to wysokie, to będzie jakiś ołówek, nie wiem. I ja jestem zdania, okej, jeżeli to ma być coś takiego na 650 lat, to dołóżmy jakieś pieniądze i postawmy, zróbmy pomnik, żeby ludzie wiedzieli, co to jest, a nie jakieś takie, no nie wiem, dla mnie to jest za małe. To ranga tej uroczystości, tych urodzin miasta nie może się takim czymś zakończyć. Jak cech rzemiosł różnych chce postawić pomnik swojej
swojej instytucji, czy być tam na tym, to niech oni tam, my możemy przecież im udzielić tego miejsca, żeby tam postawić pomnik cechu rzemiosł, 75-lecia cechu rzemiosł różnych i ewentualnie samorządności miasta, ale uważam, że na 650 lat to jest za małe. To jest po prostu, to nie będzie wyrazem tego wydarzenia. To będzie coś takiego, no nie wiem, coś takiego małego, dla mnie takie popiersie będzie, no bo to 60 na 30 to jest po prostu niewyobrażalna rzecz i ja uważam, że jak coś robić, to róbmy to porządnie, dołóżmy jakieś pieniądze. Pomnik księdza Domańskiego jest zrobiony duży, jest go widać, a tam to będzie po prostu 1/3 z tego pomnika Domańskiego, to coś takiego będzie w takim, to po prostu nie ma żadnego wyrazu, nie będzie tego widać. To dla mnie jest to niedopuszczalne. Dziękuję. Dziękuję. Pan Stanisław Wojtuń. Szanowni Państwo, ja to projekt tej uchwały no tak naprawdę odbieram jako faktycznie udostępnienie miejsca cechowi rzemiosł różnych na to, żeby mogli no, blisko swojej siedziby postawić no, pomnik no, upamiętniający 75-lecie istnienia cechu, również samorządności no, tego 650-lecia. Nie uważam, żeby to budziło jakieś kontrowersje. To jest ich pomysł, uważam, że należy to uszanować. I po prostu udostępnić to miejsce, ponieważ jesteśmy jako no, Rada władni do tego, żeby taką decyzję podjąć jedynie. Dziękuję bardzo, więc będę głosował za projektem tej uchwały. Dziękuję. Dziękuję. Pani Marula Wegner. Ja tylko chciałam powiedzieć, że samo może i sam pomnik oraz jakby uczczenie i postawienie tego pomnika, że powinni brać udział też wszyscy mieszkańcy. Natomiast w tym momencie no, wszyscy wiemy, jaka jest sytuacja i nie chodzi tylko o COVID. Jeżeli byłaby taka, bo nie wiem też dokładnie, kiedy by to miało stać, w którym momencie? W tym roku jeszcze czy w następnym? Halo? Merulu, pytanie, tak? Tutaj do pana burmistrza, tak? Tak, tak, tak. Okay, dobra. Bo jeżeli tak, no to dobrze, żeby właśnie uczestniczyli w tym wszyscy mieszkańcy, nie tak jak kolega powiedział, że będzie pan burmistrz, powiedzmy, paru radnych i ktoś z rzemiosł różnych z cechu. Kiedy by to też miało stać i kiedy by było to takie oficjalne postawienie? To jest pytanie. Dobrze, dziękuję. I pan Henryk Gola? Tak, w nawiązaniu do wypowiedzi szanownego kolegi Stanisława Wojtunia, że w odniesieniu, że to chodzi o wyznaczenie miejsca, gdzie by ten obelisk miał stanąć. I zgoda, jeżeli tak by miało być, to wtedy musiałaby być zmieniony ten projekt uchwały. Tylko, że wyraża się zgodę na ustanowienie czy postawienie w takim i w takim miejscu obelisku o wymiarach pach, 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 pach i koniec. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Stanisław Wełniak. Heniu zakończył. To jest racjonalne. Mianowicie jest taki skwer przy wejściu do cechu. Tam nie musi przecież cech pytać, ani rzemiosło pytać miasto o posadowienie tego obeliska i może sobie tam ten obelisk postawić, ale przecież to nie o to chodzi, panie Stanisławie. To chodzi o to, że jest tam element, który jest istotny dla całego miasta, nie tylko dla cechu. Mianowicie 650 lat miasta Złotowa. No. Dziękuję. Pan Łukasz Piosik. Drodzy Państwo, tutaj ja się przychylę do Stasia Wojtunia i do Henia Goli jak najbardziej. Słuchajcie, tylko ja tu słyszę Krzysztofa Żerchowskiego i popra i jedną rzecz zaleguję. Oczywiście myślę, że ma prawo do takiego zdania, bo uważam, że jak najbardziej możemy albo się nawet złożyć na coś większego i tak dalej, żeby to było większe upamiętnienie. My możemy również upamiętnić jakimś pomnikiem, bo to rzeczywiście chyba bardziej ma przypominać obelisk, ale słuchajcie, dostajemy jakiś prezent. To jest tak, Krzysztof, gdybyś obchodził, nie wiem, 70 czy tam 80 urodziny, jubileusz taki,
już zacny i ktoś przychodzi z jakimś prezentem, to mówisz, co on, kurczę, ja mam 70, to nie przystoi, to tak samo do pana Leniaka. Ja go nie postawię na półce, jak przyjdą goście, ja sobie go do szuflady schowam, bo on powinien być większy albo powinien być lepszej jakości, czy nie, słuchajcie, to tak zaczyna rozmowa zmierzać do tego, jakby jakieś brzydawstwo nam cech rzemiosł różnych chciał wcisnąć. I myślę, że naprawdę tutaj to jest jakiś gest, taki wola, jak my będziemy się rozwodzić, konsultować z mieszkańcami, czy my możemy coś takiego przyjąć, to sięga absurdu. Ważniejsze sprawy mamy naprawdę do rozważania tutaj niż to, czy przyjmujemy i pozwalamy postawić obelisk jakiś symboliczny, taki właśnie tak podarunek od cechu rzemiosł różnych, więc uważam, że nie ma sensu. Skończmy tą dyskusję, przegłosujmy i tyle, bo to jest jakieś rozwodzenie się, jak potrzebujemy miesiące na to, to ja nie wiem, co będzie z budżetem. Dziękuję. Dziękuję pani Mariola. Tylko proszę o odpowiedź, kiedy by miało być, bo jeżeli ma być, to dobrze by to było podniosłe wydarzenie, a nie dla 15 osób. Dziękuję. Oddaję głos panu burmistrzowi. Rzeczywiście jestem zaskoczony. Państwo mówicie o organizacji pracodawców jedynej w mieście i na podstawie jakiegoś naprawdę dobra intencja, która ma pokazać wspólne relacje, ona budzi takie tutaj zastrzeżenia. I państwo pytacie, na przykład pan Roman Górzewski, rozumiem, to jest typu pytanie, że ja mam ostrzec wszystkich, którzy cokolwiek chcą nam podarować, żeby odpowiednio wcześnie to zrobili, żeby zdążył pan się dowiedzieć. Ja nie miałem jakiegokolwiek wpływu na to, że ktoś, że cech z rzemiosł różnych wyjdzie z taką inicjatywą. Pozostało tylko przyklasnąć, a nie krytykować ich. Nie, no słuchajcie, to jest za późno, za późno. Państwo dostaliście materiały zgodnie z regulaminem. Pan jest najbardziej zorientowany, bo uczestniczy czynnie, co za to cieszę się, w tym zespole, który opracowywał cały kalendarz wydarzeń na urodziny miasta. Więc już te informacje tam padały, więc niech pan nie używa tego argumentu, bo jest pan najbardziej zorientowany w kwestii wydarzeń związanych z urodzinami i okoliczności, dla których te wydarzenia się musiały być odwoływane. I to jest oczywiste, że musieliśmy się dostosować do realiów i dzisiaj mówienie o tym, że to jest niegodne urodzin miasta, no to jest nie na miejscu, bo nie możemy tego zrobić tak, jakbyśmy chcieli z powodów oczywistych. Mieliśmy w planie z panem przewodniczącym uroczystość 3 listopada i tam planowane było odsłonięcie tego, więc wydaje mi się, ale nie mówię za to, ja nie uczestniczę w przygotowaniach tego kamienia. Myślę, że cały czas cech rzemiosł różnych przygotowuje się do tego, aby być gotowym na 3 listopada. Nie rozmawialiśmy o tym w kontekście odwołania wydarzenia, czy odwołujemy posadowienie tego kamienia. Dużo zależy od tego, co się tutaj za chwilę jakby wydarzy i w ogóle jak zareaguje cech na rzemiosł różnych na tę dyskusję. Więc ja nie wiem, co się wydarzy. Na pewno mieli osiągnąć gotowość na ten dzień i myślę, że to jest akurat ten element, który niezależnie, na pewno się ta sytuacja nie zmieni do końca roku, ale może się odbyć, na pewno nie w sposób taki publiczny, jakieś wielkie zwołanie wielkiego gremium. Być może będzie opracowany do tego jakiś alternatywny plan, ale o tym naprawdę nic na razie nie wiem. Na razie musi być to usankcjonowane, to co chcą fundatorzy zrobić, a potem przyjdzie czas na to, kiedy i jak. Na pewno gotowość ma być w tym roku, odpowiadając konkretnie na to pytanie pani Wegner, że to gotowość miała być w tym roku. Tam to wymaga jeszcze zgody konserwatora. Nie wiem, czy ten element został też już osiągnięty, czy nie, ale gotowość miała być na listopad, po początek listopada. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze pytania w tym punkcie? Pan Roman Grzewski, proszę. Panie burmistrzu, odpowiadam, bo moje padło nazwisko. Faktycznie spotkania odnośnie organizacji 650-lecia były, tych spotkań było dużo, bo chyba 15-20. Nie na wszystkich byłem.
ale ja jako radny mam chyba prawo i obowiązek wiedzieć, że jeżeli coś w przestrzeni miasta stanie, a to są tablice, które upamiętniają pewne rzeczy, to ja bym chociaż chciał to widzieć, jak to będzie estetycznie, czy to będzie graficznie. A to jest takie troszeczkę, no, że ja tego tu nawet nie wiedziałem, a w informacji pana, który pan podał, to nie było nawet, że to jest metr w sumie 60, ja byłem pewien, że to jest jeszcze mniejsze, to troszeczkę większe. To co, można w sumie dyskutować z tym, ale no wie pan, to jest to, że to, że mamy prawo wiedzieć po prostu wcześniej, nie tam, że, za, że to jest już tydzień przed, czy tam, czy tego, gdzie jest w sumie sesja. Można było się z tym po prostu zmierzyć wcześniej. I dlatego ja jako radny mam prawo pytać się, bo to jest mój obowiązek jako przedstawiciela tego w sumie miasta. Pewnie, że będzie tutaj część ludzi, że się to tu będzie podobało, część nie. Ale generalnie jest to, że my jako tutaj Rada jesteśmy po to, aby wspólnie pewne sprawy dyskutować i rozważać, ale wcześniej, a nie za ostatniej chwili. Także tutaj proszę tutaj nie brać, że ja tutaj jestem jakiś przeciwny, coś, ale to jest moje tutaj, jest to mój prawo i mój obowiązek. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeśli nie ma więcej pytań, uwag w tym punkcie, przejdziemy do opinii komisji. Bardzo proszę, opinię komisji. Komisja Bezpieczeństwa. Komisja Bezpieczeństwa nie zopiniowała projektu uchwały w sprawie wzniesienia pomnika upamiętniającego jubileusz 650-lecia miasta Złotowa. Przy jednym głosie za, przy jednym głosie przeciw i 3 głosach wstrzymujących się. Dziękuję. Komisja Gospodarki. Komisja Gospodarki negatywnie zaopiniowała projekt uchwały. 2 głosami przeciw, przy 1 głosie za i 3 głosach wstrzymujących. Dziękuję. Komisja Oświaty. Komisja Oświaty nie zaopiniowała projektu uchwały z uwagi na brak kworum komisji 2 członków. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do głosowania nad uchwałą w sprawie wzniesienia pomnika upamiętniającego jubileusz 650-lecia miasta Złotowa. Pan Roman Grzewski. Jestem za. Pan Henryk Gola. Wstrzymuję się. Pani Agnieszka Jęsiel-Barabasz. Jestem za. Pan Janusz Justyna. Jestem za. Pan Grzegorz Kolera. Jestem za. Pan Krzysztof Koronkiewicz. Jestem za. Pan Krzysztof Kulasek. Jestem przeciw. Jakub Pieniążkowski. Jestem za. Pan Łukasz Piosik. Jestem za. Pani Marola Wegner. Wstrzymuję się. Pan Stanisław Wełniak. Przeciw. Pan Stanisław Wojtuń. Nie ma go. Za chwilę wrócimy do pana Stanisława. Pan Maciej Zając. Ja jestem za. Pan Krzysztof Zielichowski. Wstrzymuję się. I pan Stanisław Wojtuń. Chwilę poczekamy. Jola, u ciebie jeszcze widzę trochę widno za oknem. To troszkę tak. Daleko na zachód musiałaś uciec. Dobrze myślisz. Nie mamy łączności z panem Stanisławem Wojtuniem, więc tutaj zakończymy głosowanie. Głosowało 13 radnych. Za chwilę poznamy wyniki. Panie Przewodniczący, zanim otrzymamy wyniki, bo czekamy, czy mogę zadać pytanie. Proszę, Pani Łukasz. Tu do Pana Krzysztofa Koronkiewicza, bo tak któryś raz już słyszę, nie wiem, może ja coś tam nie dosłyszę, może się mylę. Panie Krzysztofie, Pan mówił, że komisja nie zaopiniowała i podaje Pan wyniki. Zaopiniowała albo negatywnie, albo
tak? Albo pozytywnie rozumiem. To w tym sensie miało, bo tutaj Krzysztof Kolera jasno powiedział, Grześ Kolera jasno powiedział, że nie zaopiniowaliśmy, bo po prostu nie było kworum. Także to formalne takie zapytanie, bo może ja coś tutaj się mylę. Może były dobrać. Dwie osoby, nie trzy. Jeszcze raz się przeczytam. Jeden był za, jeden był przeciw, trzech wstrzymało się. Trzeba bardziej jaśniej. Dobrze, o właśnie, bo nie dosłyszałem, dlatego chciałem powiedzieć. To rzeczywiście, to czyli nie ma ani za, ani przeciw. Dziękuję. Oto wyniki głosowania. 8 głosów za, 2 przeciw, 3 głosy wstrzymujące się, a więc uchwała została podjęta. Przed nami kolejny punkt, podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku w sprawie zbadania zasadności dokonywanej zmian w wydawanych decyzjach o warunkach zabudowy. Czy tu w tym temacie są jeszcze pytania? Jeśli nie ma, to możemy przejść do głosowania. Bardzo proszę, pan Roman Grzewski. Jestem za. Pan Henryk Gola. Jestem za. Pani Agnieszka Jęsiel-Barabasz. Jestem za. Pan Janusz Justyna. Jestem za. Pan Grzegorz Kolera. Jestem za. Pan Krzysztof Koronkiewicz. Jestem za. Pan Krzysztof Kulasek. Jestem za. Pan Jakub Pieniążkowski. Jestem za. Pan Łukasz Piosik. Za. Pani Marola Wegner? Jestem za. Pan Stanisław Wełniak? Za. Pan Stanisław Wojtuń? Jestem za. Pan Maciej Zając? Jestem za. I pan Krzysztof Żelichowski? Jestem za. Dziękuję bardzo. 14 głosów za, a więc uchwała została. Jestem za, tak? Jestem za, jednogłośnie. Punkt kolejny, 18. Informacja o oświadczeniach majątkowych radnych. Zgodnie z przepisami, z ustawą o samorządzie terytorialnym, wszyscy radni w terminie złożyli swoje zeznania majątkowe. Te zeznania zostały przekazane do Urzędu Skarbowego. Naczelnik Urzędu Skarbowego ma czas do 30 października, aby ocenić i przeanalizować nasze oświadczenia majątkowe. Natomiast do dzisiejszego dnia żadna informacja z Urzędu Skarbowego nie wpłynęła. Także jeśli taka analiza do Biura Rady Miejskiej wpłynie, radni zostaną poinformowani o takiej informacji i będziemy nad tym obradować na kolejnej sesji. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Pan burmistrz, proszę bardzo. W zasadzie większość z tych interpelacji dotyczy konkretnych sytuacji. Rozpoznam je szczegółowo. Zachęcam do tego, proszę bardzo, żeby to było w wersji pisemnej i przeanalizuję to zespołem pracowników i udzielę Państwu odpowiedzi. Jedynie do pana Krzysztofa Kulaska w temacie wymiany desek odpowiem, że jeszcze w tym roku mamy zaplanowane w budżecie bardzo kompleksową modernizację, wymianę tych podkładów drewnianych,
nakładce na promenadzie, także to się jeszcze w tym roku stanie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Kolejny punkt. Sprawy różne i zapytania uczestników sesji. Czy są ze strony Państwa radnych jakiekolwiek pytania? Pan Stanisław Wełniarz, proszę. Miałem taką drobną sprawę, ale nie wiem, do kogo to zgłosić, bo w tej chwili jest tam dość duży kłopot. Mianowicie od chyba 2 tygodni jest zarwana studzienka na ulicy Obrońców Warszawy. Leży tam jakaś wielka decha. Stanowi to rzeczywiste zagrożenie dla pieszych. I no, prosiłbym, żeby się ktoś tym zainteresował. Zgłaszałem do pana Sikory, miał się tym zająć w zeszłym tygodniu i nie ma żadnego efektu. No dziękuję panu, że się pan zajmuje tym, ale ja nie wiedziałem. No, też chciałem właśnie przed chwilą się tutaj napomnieć na ten temat. Dziękuję bardzo panie Stasiu. Panie Piosik, daj mi pan dokończyć. Podziękowałem, a nie daj mi pan. Pan sobie to obejrzał, proszę. Skończyłem, pan Piosik wszystko lepiej wie. Dziękuję. Pan Krzysztof Koronkiewicz. Mikrofon Krzysztof. Przepraszam bardzo. Ja mam 3 sprawy, w tym jedna jest do pana przewodniczącego. Panie przewodniczący, najpierw do pana zadam jedno pytanie, żebyś mógł się już chyba przygotować, bo następną sesję mamy w grudniu, bo w listopadzie nigdy nie było. I ja bym tak prosił, jeżeli jest taka możliwość, żebyś już mniej więcej określił się, kiedy byśmy mieli tą w grudniu sesję. Ze względu na to, że ja tutaj patrzę, 30 grudnia jest ostatnia środa, tak jak zawsze nam przypada. I teraz czy ona by tak była, czy to by było ostatni tydzień? Prosiłbym o jakąś taką mniej więcej informację. Jeżeli nie, to może jakoś tak na początku listopada, żeby to było już ustalone, ze względu na to, że to jest okres świąteczny, no, żeby każdy z nas mógł wiedzieć, jak sobie to rozłożyć, żeby być na sesji, bo jakby nie było, to jest sesja budżetowa, więc na pewno będzie bardzo ważną sesją. To jest jedna prośba. Druga i 2 sprawy mam do pana burmistrza. Pierwsza sprawa, panie burmistrzu, praktycznie można powiedzieć już od roku proszę o naprawę lampy. Lampa została zdjęta. Nie wiem, czy jeszcze jest robiona na gwarancji, czy już teraz będzie miasto za nią płaciło, za naprawę, ale już naprawdę dokładnie chyba jest 11 miesięcy, jak ona jest zdjęta i do dziś nie jest naprawiona. Nie chce mi się wierzyć, żeby nikt tego nie mógł naprawić lub wymienić na nową. Chciałbym się teraz dowiedzieć, bo już mieszkańcy się dopytują, kiedy w końcu zostanie to naprawione. To jest jedna rzecz. I druga prośba taka, żeby może wzmocnić porządkowanie ścieżek wokół promenady. Bardziej chodzi mi od strony Błękwidu, ze względu na to, że tam jest więcej drzew, liści spadają. Wiadomo, że tego się nie da aż tak mocno utrzymać w ładzie, bo co chwilę spadają liście, ale już jest nieraz taka duża ilość ich i jest tam bardzo ślisko. Po prostu chodzi o to, żeby jeszcze są rowerzyści, są piesi, chodzą na spacery, żeby tam sobie ktoś nóg nie połamał. Z mojej strony dziękuję, wszystko. Mam nadzieję, że no, prosiłbym o odpowiedź pana burmistrza. Dziękuję. Pan Łukasz Piosik. Panie Stasiu, bardzo dziękuję. Ja w międzyczasie powiedziałem, że dziękuję, że pan też zwrócił na to uwagę. Ja na pewno nie powiem panu, bo daj pan powiedzieć, czy coś takiego, bo to nie akurat nie moje słowa. To w Obrońcu Warszawy było zgłaszane i no, chciałbym, żeby jakaś interwencja była, bo prosiłem, żeby nawet oznaczone jakoś było w bardziej widoczny sposób, a nie, że paleta tam leży, bo jest to niebezpieczne po prostu najzwyczajniej na świecie, a to naprawdę długi czas już jest. Dzwoniłem w tej sprawie, nie pamiętam jeszcze raz, w zeszłym tygodniu czy kiedy. Druga rzecz, chciałbym tu przypomnieć o tym spotkaniu odnośnie ustalenia budżetu i tych wszystkich propozycji, żebyśmy też im szybciej, tym lepiej, jeżeli będziemy mieli jakąkolwiek informację propozycji takiego spotkania, czyli jeżeli w ogóle do niego dojdzie. Trzecia sprawa to jeszcze, no chciałem tam już, tak pytałem, jak byliśmy na spotkaniu odnośnie toalety tutaj na Placu Paderewskiego, bo i stan zawsze był zły. W tej chwili nie wiem, czy nawet dokładnie działa, bo byłem jakiś czas temu, ale na pewno nieciekawie to wygląda. Dziękuję. No właśnie, jak była otwarta, to po prostu była w takim stanie, że nawet myślę, że nikt nie chciałby tam wejść. Dziękuję. Pan Roman Burzewski.
Dziękuję bardzo. Ja mam sprawy dwie. Pierwsza rzecz, odpowiedzi na interpelację z 21 sesji. Miałem bardzo poważne sprawy odnośnie szkoły podstawowej numer 2 i otwarcia terenu na inwestycje między ulicą Królowej Jadwigi, kanałem Śmiardowskim. Odpowiedzi przyszły, ale jestem z nich niezadowolony, bo po prostu takie było pokazanie, że ja tam się na czymś nie znam, że ja to wpisałem, że woda po ścianach cieknie w piwnicy. Ja, panie burmistrzu, wiem, że to są wody gruntowe, tam by tego tu nie, także to było w sumie wpisane. Ja myślę, że tutaj się nie będziemy przepychać co gdzie, jak tylko trzeba przyjąć wspólną batalię. Ja jestem otwarty na wspólną pracę i bym prosił, żeby pan z tą inicjatywą wyszedł odnośnie szkoły podstawowej i tego w sumie terenu. Te informacje, które były, one do końca mnie nie zadowalają i na pewno będę w sumie działał w przyszłości, żeby ten temat rozważyć i zrobić. To jest jedna rzecz. I druga, może tutaj Łukasz, ten radny Łukasz Piosik przedstawił, że spotkanie odnośnie budżetu na 2021. Myślę, że to będzie dla nas batalia trudna, może bardzo trudna, ale ja wychodzę z taką propozycją, żeby to było też spotkanie online. Chyba nie ma sensu, żebyśmy spotykali się w takim, znaczy, gronie, tylko są dzisiaj narzędzia pracy i można z tego w sumie skorzystać i za pomocą tego programu, który mamy dzisiaj, żeby również było te spotkanie, które pan burmistrz tutaj przedstawił, że przedstawi nam dzisiaj datę tego spotkania. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan Henryk Gola. Ja chciałem powiedzieć w takich sprawach porządkowych. O niej już wspominałem bodajże panu Krzysztofowi Siko, że jeżeli chodzi o ulicę Alejem Piasta, zjazd pod wiadukty i wyjazd z wiaduktu na wysokości skarpy pana Kukwisza, na chodniku są dwie wyrwy, wyraźnie zapadnięte kostki polbrukowe. Podobno to było robione, ale ja jechałem kilka dni temu i to załamanie tych kostek polbrukowych jest i ono stwarza zagrożenia zarówno dla pieszych, jak i tych, którzy się poruszają tam rowerami. Ja wiem, że to jest droga pewnie wojewódzka i że trzeba by było wiele pytań i tak dalej. Myślę, że pracownik Urzędu Miasta z całym powodzeniem może to załatwić pewnie bez interwencji dyrekcji dróg wojewódzkich czy powiatowych, bo naprawdę nie wiem, do kogo ona przynależy na tą chwilę. I teraz druga taka luźna sprawa, ale też ważna, naprzeciw sądu rejonowego jest ładny park, ławeczki, lampy, jest piękna fontanna. I obok tej fontanny stoi duże, rozłożyste drzewo i wokół tego drzewa oczywiście ono ciągle się rozrasta, zwłaszcza system korzeniowy. I on wypycha po prostu polbruk. On jest luźno na wierzchu leżący, wobec tego albo go pozbierać, albo zrobić jakieś większe koło tego zabezpieczyć wyższym krawężnikiem, bynajmniej na jakiś czas, bo wycinać tego drzewa byłoby naprawdę szkoda. To tylko te dwie sprawy, żeby dzisiaj już nie przedłużać. Dziękuję. Dziękuję. Pan Stanisław Wojtuń. Ja chciałbym się zapytać pana burmistrza o fundusze norweskie, ponieważ do końca października mija termin złożenia wniosku. Wiem, że cały urząd, czy tam część pracowników bardzo intensywnie pracowała i chciałbym się dowiedzieć, czy udało już się to spiąć, wypracować. I jeszcze raz podkreślić ogromną, docenić ogromną pracę włożoną w te działania. Mam nadzieję, że z dobrym skutkiem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I jeśli nie ma pytań, to poproszę o głos pana burmistrza. Tak, drodzy państwo, studzienka jest nie naszą własnością, nie możemy jej modernizować, naprawiać, tylko można zgłosić, a wcześniej zabezpieczyć. I to jeszcze zwrócę uwagę, żeby tam się nic nie wydarzyło, ale generalnie studzienki są własnością albo Enei, albo telekomunikacji. Po prostu zdarzają się takie sytuacje, że gdzieś tworzą pewne zagrożenie, nagle stan techniczny ich się pogarsza. Tylko co możemy robić, to powiadamiać i monitorować im codziennie wręcz o to, żeby podjęli jakieś prace ze względu na to, że tworzy to ryzyko. I w tym temacie też tak się dzieje.
Jeśli chodzi o pozostałe rzeczy i prośby tutaj na pana Korunkiewicza w kwestii tam ścieżek i tak dalej, to rzeczywiście no, zwrócę uwagę, kwestia lampy, nie odpowiem panu, nie jestem zorientowany, proszę się zorientować u pracownika, już jutro, w dniu dzisiejszym, to może pan uzyska informację, a jak nie, to odpowiem panu na pewno w późniejszym czasie. Jeśli chodzi o interpelację, która zawsze państwo musicie wiedzieć, że w statucie w rozdziale 9 jest jasno mowa, że jeżeli radny jest niezadowolony z udzielonej informacji w wyniku złożonej interpelacji, ma prawo żądać jej na piśmie, jej rozszerzenia, więc zawsze możecie o to wnosić. Ja się do tego w ciągu 14 dni jak zwykle ustosunkuję. Moja odpowiedź na pewno miała też tę intencję, żeby pan radny zrozumiał, że to są wspólne sprawy i tylko oczekiwanie, wskazanie palcem na zasadzie zrób, a ja skrytykuję, to nie jest dobry sposób do samorządzenia, tylko autentycznie potrzeba jest wspólnego debatowania i wskazywania rozwiązań. Jesteśmy przecież wielokrotnie w kontakcie, pan akurat bardzo chętnie się kontaktuje w sprawach bieżących i bardzo chętnie panu odpowiadamy. Więc dalej tą drogą należy iść i wspólnie wypracować jakieś rozwiązania dla rzeczy skomplikowanych, takich jak pewne zaszłości, czy no jak odsączyć fundamenty istniejącego budynku. No to są rzeczy naprawdę trudne do zrobienia. I myślę, że ten czas, no tego typu dyskusje, to właśnie przed nami. W tym momencie chciałbym to rozegrać w taki sposób, jeśli chodzi o pracę nad budżetem przyszłego roku. Zwracam się do pana przewodniczącego z prośbą, ze względu na to, że jest państwa więcej, żebyście skoordynowali między sobą termin i zaproponowali mi termin na spotkanie, do którego ja się dostosuję. Biorąc pod uwagę wcześniejsze wypowiedzi o pana radnego Górzewskiego, że za mało spotkań, żebyśmy tego nie słyszeli przy pracy nad budżetem, zaproponujcie państwo tyle spotkań w takich terminach, w takich godzinach, które dadzą nam jasną odpowiedź na to, że ten budżet jest uzgodniony i ma szansę na to, na podjęcie w terminie. Więc zostawiam państwu tą inicjatywę. Bardzo bym prosił jednak, żeby to też myślę, że w formie zdalnej stało się w przyszłym tygodniu, do końca tygodnia najpóźniej, więc do 6 listopada, ze względu na to, że potem będzie ostatni czas, na ostatni szlif i wysłanie tego budżetu do 15 do zaopiniowania w Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Dlatego bardzo proszę o taki harmonogram spotkań. Nie wychodzę z tą inicjatywą ja, ponieważ wcześniej byłem ignorowany tymi spotkaniami, które robiłem, tu przychodziła część radnych, a potem i tak państwo nie uznawaliście uzgodnień tego zespołu, więc to nie miało sensu. Proszę o to, żeby ta inicjatywa wyszła z waszej strony, a na spotkaniu, powtarzam, będę bardzo liczył na to, że będziecie państwo potrafili przedstawić społeczną potrzebę danych przedsięwzięć, ich uzasadnienie i będziecie dysponować w miarę realnymi wycenami. Ja je wesprę oczywiście technicznie, mając dostęp do ekspertów swoich i tak dalej. Będziemy o nich dyskutować, ale nie będziemy się też omamiać taką nieprawdą, że dana rzecz, na przykład chodnik 250 metrów kosztuje 40 tysięcy, no bo tak nie jest. Więc będziemy precyzyjnie omawiać każde zadanie, żeby wiedzieć, czy jest realnie wycenione, a potem na końcową kwotę, którą możemy przeznaczyć na inwestycje, musimy wyjść poprzez pewien kompromis i dyskusję wokół zadań, które państwo wskazaliście. Także bardzo proszę, żeby jeszcze w tym tygodniu i myślę, że równolegle z terminem sesji, to co pan przewodniczący został poproszony o wyznaczenie tego terminu, zrobić taki kalendarz wydarzeń. No pozostałe uwagi, które pan Henryk Gola przedstawił i tak dalej, to są techniczne rzeczy, które zajmiemy się tym. A fundusze norweskie, proszę państwa, nie mieliśmy jeszcze takiej sytuacji jak teraz. Znacznie osłabione siły w związku z tym zwolnieniami lekarskimi, w związku z ograniczeniem funkcjonowania urzędu, w związku z tym, że inne instytucje mają ograniczenia w działaniach i w międzyczasie procedujemy historyczny dla miasta wniosek o historyczne kwoty, jakim jest właśnie wniosek o fundusze norweskie. Mamy te przedsięwzięcia zapięte, w tej chwili wpisujemy ten wniosek w generator wniosku. Praktycznie wiele godzin, i to nie w godzinach pracy, to się odbywa w tej chwili zadaniowo. Bardzo odpowiedzialne osoby pracują nad tym i
i zaangażowane są w pełni w tej chwili w to, aby ten finisz wpisania wniosku dopełnić. Okazuje się, że zawsze są jakieś kolejne okoliczności. W tej chwili trudnym wyzwaniem jest wycena przedsięwzięć, ale też skutków jakby utrzymania danych inwestycji, które trzeba oszacować. To jest nowe działanie konkursowe dla właściwie całego kraju. Nasi eksperci, doradcy też nie mają jednoznacznych często odpowiedzi. Nie chcemy, żeby jedna drobna rzecz spowodowała, że z przyczyn jakichś formalnych wniosek odpadnie. W tej chwili kończymy kwestię listów intencyjnych. Wspomniałem wcześniej na komisjach, mamy już podpisany list intencyjny z uczelnią, z Uniwersytetem Adama Mickiewicza na cały pakiet działań edukacyjnych. Mamy ważny bardzo list intencyjny z wójtem gminy Złotów na rozwój ponadlokalny naszych gmin. Mamy bardzo ważny list intencyjny o współpracy w zakresie promocji i rozwoju turystyki, też w charakterze ponadlokalnym, w charakterze powiatowym, w tym rozwoju sieci ścieżek rowerowych, podpisany właśnie ze starostą powiatu złotowskiego. Podpisujemy listy intencyjne z Wodami Polskimi, ze względu na to, że obejmujemy też obiekty nasze jeziora. To jest kluczowe w tym projekcie też zadanie dotyczące wód, dotyczące stanu wód, rekultywacji tych wód. Także naszym partnerem będą też w tym, po uzyskaniu dofinansowania, intencja przerodzi się w partnerstwo. Zabiegamy o to, żeby Wody Polskie miały też ten status. Organizacja pozarządowa, która rozwija turystykę w naszym mieście, Złotowski Korpus Ekspedycyjny, też podpisuje z nami list intencyjny. To wszystko wymaga mnóstwa spotkań utrudnionych, relacji zdalnych i w tej chwili działamy na najwyższych obrotach, a w międzyczasie jest do przygotowania budżet na rok 2021. Dlatego bardzo proszę o to, żeby te spotkania w przyszłym tygodniu, kiedy już będziemy po złożeniu wniosku, musimy go w terminie zrobić, a więc do końca miesiąca, a z początkiem listopada, żebyśmy bardzo konkretnie podeszli do projektu budżetu 2021 roku i pewnie będziemy się spierać, ale ostatecznie musimy wyjść na kwotę możliwą do zaangażowania. I będziemy znowu musieli użyć słowa odpowiedzialność, czyli podjąć tę uchwałę, wiedząc o tym, że skutki, że takie czy inne. Dlatego to się staje za chwilę drugim priorytetem. Wniosek w tej chwili dla funduszy norweskich to jest podstawowa rzecz, którą się zajmujemy, a budżet to zaraz po tym bierzemy jako priorytet w działaniu Urzędu Kierownictwa i Państwa. Dziękuję. Dziękuję. Szanowni Państwo, w sprawie spotkania dotyczącego inwestycji na przyszły rok skontaktuję się z przewodniczącymi wszystkich klubów, a także niezależnymi radnymi jutro i ustalimy wspólny termin. Przedstawimy go panu burmistrzowi. Natomiast termin sesji grudniowej, budżetowej myślę, że będzie pewnie gdzieś w okolicach 15-16 grudnia, czyli to będzie środa chyba 16 grudnia, ale to jeszcze konkretny taki termin. W przyszłym tygodniu postaramy się Państwu już tutaj ustalić. Pan Stanisław Wełniak, proszę. Panie Przewodniczący, ja zwracam uwagę, że uchwałę, którą dzisiaj żeśmy doprecyzowali o procedurze uchwalania budżetu, mówi to jednoznacznie, że Pan Przewodniczący po złożeniu projektu przez Pana Burmistrza zwołuje wszystkich przedstawicieli klubów i osoby niezrzeczone i ustala procedurę i terminy prac nad budżetem, w tym również termin sesji. Także to jest wszystko przed nami i ustalimy ten termin dla wszystkich był, że tak powiem, wygodny. Tak jest, oczywiście. Pan Krzysztof Koronkiewicz. Ja jeszcze tylko chciałbym się odnieść do słów pana burmistrza. Pan burmistrz odpowiadając powiedział, że żebyśmy mieli przygotowany plan inwestycyjny z uzasadnieniem i z realnymi cenami. Panie burmistrzu, pan przed chwileczką też powiedział, że po zapoznaniu się wesprze się u siebie, żeby wiedzieć, jakie to są faktycznie ceny. Czyli pan ma taką możliwość bez wsparcia, żeby wycenę zrobić danej inwestycji. My radni nie, ale mimo wszystko sobie na tyle dajemy radę bez pańskiej pomocy i pracowników,
że dowiadujemy się, jakie są ceny, tak jak pan wymienił, że chodnik 250 metrów na pewno nie kosztuje 40 tysięcy, no to muszę pana uświadomić z pełną odpowiedzialnością, że tą cenę powiedział pracownik, który zajmuje się w Urzędzie Miasta. Każdy z nas, który chce jakąś mieć inwestycję zrobioną, niezależnie czy to jestem ja, czy ktoś inny z pozostałych koleżanki, kolegów, 14 osób, każdy z nas idzie się dowiedzieć mniej więcej, jak można oszacować i jaka by była cena tej inwestycji, którą chciałoby się zrobić. Tam w Urzędzie Miasta dowiadujemy się, że to dana inwestycja może kosztować tyle i tyle, dodajemy jeszcze do tego nad górkę, żeby było właśnie nadwyżka. Więc proszę mi nie mówić, że pan nie wierzy w coś, co mówi pański pracownik, który tym się zajmuje, bo sam pan nie potrafi wycenić, a zrzuca to na nas. Dziękuję. Dziękuję. Czy są jeszcze pytania do pana burmistrza? Jeśli nie, to daję głos panu burmistrzowi, proszę. Po prostu tak trzymać, panie Korokiewicz, właśnie tak trzymać, oszacować, dopytywać się, żeby to było realne wartości. O to chodzi. Pan Krzysztof Korokiewicz. Panie burmistrzu, niech mi naprawdę pan wierzy. Chcemy ten budżet zrobić w taki sposób, żeby ta sesja była w miarę jak najszybciej się zakończyła pozytywnym wynikiem i z pozytywnymi finansami i inwestycjami. I naprawdę robimy wszystko, każdy z nas poświęca swój czas, bo od tego jesteśmy, żeby pójść, dowiedzieć się i naprawdę niech pan mi wierzy, że rzetelnie chcemy panu podawać ceny takie, jakie dowiadujemy się z Urzędu Miasta. To nie jest nasz wymysł, to nie jest z gogli, to nie jest z palca wyssane. Chcemy, żeby naprawdę było to zrobione w miarę rzetelnie, nie, na pewno nie powiemy co do złotówki, ale w miarę rzetelnie i żeby ten budżet był naprawdę jednoraz, chociaż raz w przeciągu tych ostatnich lat zrobiony dobrze, z wieloma inwestycjami dla miasta i dla mieszkańców i no bo na bogato. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeszcze pan Stanisław Wojtun. Ja chciałbym się odnieść, znaczy tak, ja mogę z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że 250 metrów chodnika o szerokości minimum pewnie 2 metry nie będzie kosztował 40 tysięcy, tylko więcej. Natomiast chciałbym się też odnieść do słów pana Wełniaka, bo i również Krzysztof Korokiewicz trochę tutaj wypowiadając się, może świadomie czy nieświadomie, poparł to, co za chwilę powiem. Uważam, że takie spotkanie przed złożeniem budżetu do Regionalnej Izby Obrachunkowej z panem burmistrzem jest jak najbardziej uzasadnione, ponieważ jeżeli uda nam się na etapie właśnie tego projektu dogadać co do inwestycji, to sesja grudniowa przebiegnie bardzo szybko i bez jakichś tam dodatkowych dyskusji. Więc jak najbardziej uważam, że powinniśmy się spotykać przed, żeby uniknąć rozmów w grudniu, jeżeli się oczywiście uda. Dziękuję. Pan Krzysztof Korokiewicz. Stasiu, że tak zwrócę się do ciebie odpowiadając na ten, że ty mówisz, że 40 tysięcy na pewno nie. To powiedz mi, chciałbym wtedy się od ciebie dowiedzieć, do kogo my mamy się udać? Do ciebie czy do Urzędu Miasta, do tej osoby, która to sporządza, sprawuje i zna ceny? Ja powiem ci tak, złożyłem propozycję inwestycji u siebie chodnika, dodaliśmy do tego jeszcze krawężniki i właśnie taka kwota wyszła pracownikowi Urzędu Miasta. Teraz do kogo mam uderzyć? No nie wiem, do firmy mam pójść? Każda firma ma inną cenę. Chyba od tego jest pracownik, od tego my idziemy do pracownika, że mamy taką cenę. To nie mogę, no chyba, że oświadczysz, że możemy przychodzić do ciebie, ty nam rzetelną wycenę zrobisz. Dziękuję. Dziękuję. Jeszcze pan Stanisław Wojtun. Jeszcze odniosę na koniec. Ja nie wiem, jaki pracownik udzielił takiej informacji. Ja tylko mówię, jakie są realne według mnie koszty. Nie wiem ani jaka jest szerokość tego chodnika, bo nie będzie to chodnik o długości, o szerokości 1 metra na pewno. Półtora metra. No to i tak to i tak to jest. I tak to jest za mało, bo jest dokumentacja, jest przetarg, jest koszt wykonania, jakiś tam inspektor i tak dalej. Więc na pewno to są większe koszty, ale to nie o to chodzi chyba, żeby tutaj dyskutować.
Po prostu chyba pan burmistrz musi sprawdzić, czy tam zapytać, który pracownik takiej informacji udzielił i żeby na przyszłość robił to rzetelniej. Dziękuję. Dziękuję. Zatem, szanowni państwo, porządek obrad został wyczerpany i zamykam 22. zdalną sesję Rady Miejskiej w Zotowie. Dziękuję i do zobaczenia. Pan jeszcze, Stanisław Wełniak, chciał zabrać głos? Znaczy tutaj była prośba pana Piotra, aby członkowie Komisji Budżetu i Finansów zostali, ponieważ jest podobno jakaś opinia o sprzedaży gruntów, dlatego prosił, i to pilna podobno, dlatego prosiłbym, żebyście państwo zostali, aby się z tym zapoznać i zaopiniować. To ja się żegnam. Dziękuję. Do widzenia. Miłego dnia, wieczoru. Do widzenia. Ja również się żegnam. Do widzenia. Na razie.